czas postrzelać, mój przyjacielu. Si, si, amigo, siadaj, siadaj. Kościelna. Prawdziwa Seria A jest na Podlasiu. W Malałach? No to mów. Dzień dobry wszystkim oglądającym, całe dwie osoby. Witamy. Jedna jest teraz. A, jedna jest. Witamy serdecznie ze słonecznej Turośni. To ty masz włączony telefon i po prostu nabijasz. Ale ty też włączyłeś. Nabijasz wizję. Nie, możemy się przedstawiać. No, witam serdecznie, Łukasz Rybaczek i Barter Bartłomiej Krzysiek Taras. Pewnie. To jego szóste imię. Ogólnie ich wszystkich 16. Nie znacie. Jak dzisiaj, w Biblii. Dzisiaj będzie bardzo trudny mecz. No, dzisiaj będzie trudny mecz, co? 7-1 czy 6-4? Ja myślę, że to będzie mecz walki, jak to ładnie mówią. Czy to jest oklepany temat? Nie, ja powiem ci, że... Ja powiem inaczej, jak zdominują... Masz zeszyt z tymi? Mam! Czekaj, mam! Pamiętajcie, że kto pierwszy trafi wynik, to coś może wygrać, nie? Czy nie ma? Więc możecie na czacie obstawić jak najbardziej. Na razie nie mów, bo jest jedna osoba, to nie ma sensu. Dlaczego? Ja może chcę do tej jedynej osoby porozmawiać. Little Boo. Może to ta jedyna osoba to jest ta jedyna. Czyli pan Krzysztof 65. Kto nas ogląda? Proszę nie, się przedstawić. Czy są? Piszcie na czacie. Piszcie na czacie, przedstaw. Cześć panu, no nie wierzę. Ten to wszędzie jest. Który? Hej Mercedes, zimno mi. Hej Mercedes, zimno mi. Mercedes odpowiada, mi też. Nie, to Dacia tak odpowiada. Ale to dam, możesz zmienić tam głos w Mercedesie? Nie wiem, wiem, czy że... tylko damski jest. Wiem, że oglądałem reklamę taką, ten, porównanie Dacia z Mercedesem i pyta się, Mercedes, zimno mi. Mercedes odpowiada, okej, okay, podnoszę temperaturę. Ja myślałem, że w BMW jest zimniej. Nie. Dacia, zimno mi. Dacia odpowiada, mi również. Arek, jeżeli jakiś tam konkretny wynik będzie niewiarygodny do którejś minuty, to czy mógłbym za 400 zł dniówkę wypożyczyć auto? O. Czekaj, nie, bo to za dużo. 320. Obiecał, ale nie, ostatnio prezesowi obiecał, że będzie... A czemu prezesowi? Co to prezes, kurde? No maluchem przyjechał dzisiaj wypożyczonym z tego. Super. Nie powiem skąd, nie bo można. Będzie antyreklama. Siemano. Niezłe wdziano zarówno. Chodź, Sunny Cross! Jesteśmy na wizji, chodź, poopowiadasz trochę. Dawid, ile wczoraj w pokera wygrałeś? Dawid nie wygrał, bo hazard jest ogólnie u nas niedozwolony i na pewno nie graliśmy na prawdziwe jest pieniądze. Dozwolony, tylko akurat graliśmy na ten. Na cukierki. Cukierki. Chodź tu, no. Bo nie widać cię, a tu mamy kamerkę, chodź. No chodź. Mam powiedzieć w minutę. Arkadiuszu? W pieniądzach. Dlaczego znowu nie ma cię na meczu? Minut, żeby zagrać, czy to jest, czy powodem twojej absencji jest twoja kobieta? Przyjęta. Ten gada bo nie wiem, czy pozdrawiać. Ty już swoją żonę pozdrowiłeś ja na ostatnim streamie. Ona nie ogląda, mówi zajęta. Jard się robi tutaj już u nas. Jard? Pozdrowienia. No. Pozdrowienia w Jard, 109,3. 130, nie, jaki jest? Czekaj, ja przedstawię pogodę. Dzień będzie. Pozdrawiam, żona siedząca w pokoju obok, nie? A. No.
Nie odzywają się do siebie, ale w Yardzie się pozdrowią. Trzy osoby, słuchajcie, czy możecie na chwilę zamknąć oczy? Słuchajcie, nie oglądajcie na 3 sekundy streama, bo muszę ważną rzecz zrobić. Jesteś okrutnie bezczelny. Słucham? Nie rozumiem. Okrutnie bezczelny jesteś. Nie widać przecież. Nie, no nie. Mikrofon zasłonił. Znaczy, przede wszystkim to jabłkowy soczek to można pić, wiesz, zawsze, nie? Chodzi za tobą, co ten sok? A, zmęczony byłem życiem. Chciałbym chodź, przeoczymy, pokażemy co na boisku na razie, co? Na boisku się nic ciekawego nie dzieje. No to po co będziesz pokazywał coś, co nie jest ciekawe? Zbierają się kibice. No a twoja morda jest mniej ciekawa jeszcze. Niektórzy muszą pracować, nie mają tyle pieniążków, co ty. To było stwierdzenie do Tarasa. Kowal! Weź, wyciągnij i włóż kabla, bo świeci mi się na czarno od czasu. Albo inaczej, o! Wyjmijmy przejściówkę. Kowal! Wyjmijmy przejściówkę. Szkoda, Arkadiuszu, że ciebie nie ma. Jesteś twarzą tej drużyny. Jesteś dupą. Ja? Ty, patrz, pokazujesz, że jest 16 osób, jak to możliwe? Ale dlaczego? O, niech się państwo nie denerwują, to jest ten. Tak, robimy wszystko, żeby było dobrze. Ja to pewnie jak w rządzie, co? No, tak. Tworzymy nowy ład. Nowy stream. Stary ład. Czekaj. Blisko. Podpiąłeś? A to nie mam wizji w ogóle. No pogoda dzisiaj do grania będzie bardzo sympatyczna, fajna. Na nie ma zbyt dużego wiatru. Jest chłodno. Ale nie na tyle, żeby nie wiem, grać w Ledzińcach. Weź odpal. Tak jak Grzegorz Kulikowski. Jak tam on... No, nie mam wizji. A, no to super. Nie ma nic. Trójka sędziowska ustawiła się już na linii. Szybko, szybko. Miejmy nadzieję, że będą sędziować przychylnie dla drużyny naszej turośnianki. Jeżeli nie, to później podamy państwu ich nazwiska. Nie, żartuję, panowie, spokojnie. Okej. Jeżeli coś kontrowersyjnego, to wiadomo, karny dla turośni. Tak to mniej więcej działa. Dobrze. Uwaga. O, teraz dobrze. O, elegancko. Pokaż sędziów. Pokaż sędziów. O, tutaj mamy trójkę. Panowie, pomachamy. 16 osób na razie nas ogląda, witam serdecznie. Włączyłeś nagrywanie? Szpakowski. Super. Szpakowski nie pije na wizji. Nie, co, a ty na wizji jesteś? Tak. Słabo krzyknęli, słabi słabo są krzyknęli. Panowie. Panowie, no co to za krzyk? Lepsi jesteśmy. Siadamy na nich. O Jezus. Chyba Kowal się zawiesił na kazał sędziów. Zawiesił się, dobrze, nie na drzewie. Pokaż wszystkich, no. Dobrze, nie na drzewie się zawiesił. Drodzy państwo, teraz jest chwila przed meczem, możemy obstawiać wynik. Tak jest. Zapraszamy do takiej mini zabawy na czacie. A ty co obstawiasz? 7-4. Dla kogo? Chorosz. A to żeś nastrzelał? Wiesz co, ja nie, bo jest i Tomczuk. Uwaga, to nie ale będzie. Ale jest i Radek, czyli i straty, i bramki i straty, są. I no to co ja mam robić, no? Ja myślę, żeby że... Paweł był, to byłoby 9. Pawlo by, wiesz. Ale jakaś... i strzeliłby i stracił. I z główki. I z główki, i z nogi stracił. Tak. Szanowni państwo, my dzisiaj jesteśmy w strojach biało-niebieskich. Goście w strojach. Jaki jest kolor? Fioletowy. Tak. Widać tutaj usposobienie bardzo takie ofensywne. Trener tutaj naprawdę bardzo ofensywnie podszedł do tematu i będziemy tutaj starali się atakować. O, tutaj trener pozdrawił nas. No, poprawia oko. Pozdrawiamy chyba. Również mu trener. Się, oko mu się odkręca. Mucha wpadła czy coś w tym stylu. No, ja liczę na dobry mecz, bo to jest... Dziemianko zbił pionę z przeciwnikiem, ja czyli pewnie tak. Będzie ostry faul na początek, żeby zaznaczyć swoją obecność. Turośnianka delikatnie zaczyna pukać do tej górnej części tabeli i mam nadzieję, że te pukanie dzisiaj, wiesz... Ty wczoraj w stół pukałeś chyba, żeby ten... Głową. Nie, tak puk, że pas, tak? Czy u ciebie było cały czas duże... Nie, ja 4-7 wchodzę. Proszę państwa, zaczynamy. Purta! Długie zagranie. Piękna pogoda w ogóle dzisiaj w Turośni. Rewelacyjna, to jest pogoda... Miejmy nadzieję, że mecz będzie lepszy do komentowania niż ostatni z piłkawką. No, nie było co gadać, co? Co, wymieniliśmy pewnie za 40 słów. Nie, no dużo wymieniliśmy. Rozmawialiśmy o byle czym. Ale to dzisiaj nie będziemy tego samego powtarzać, bo to bez sensu. Żeby... Presujemy. Bardzo ładnie. Udany pressing Wiktora, no i tutaj goście
nie stworzyli żadnej akcji. Ja proponuję, żebyś powiedział, w jakim zestawieniu. To weź ty powiedz, wiesz, że ja zawsze się pomylę. No dlatego cię o to proszę. Odzywają się nasi kibice. Poczekaj, nie ma czasu. Wiktor Grabowski. Do Rudnika. Rudnik spokojnie do Purty. Purta zapewne przegra stronę. Nie. Coś mu piłka odskoczyła i zagrał długą. Czaczkowski. Tutaj nikt nie odstawia nogi. Rudnik. Do Dziemianko. Dziemianko złe przyjęcie. No i Chorosz przy piłce, ale szybka strata. Ale Dziemian, Dziemianko, mi się wydaje, co to za chłopak? To jest złote dziecko, tu rośnie. Złote dziecko, tu rośnie. On się bardzo mocno rozwinął w ciągu ostatniego roku, to powiem ci, że pamiętam jak... A wystarczyło przestać pić. Ja w wieku 15 lat. Nie miałeś 15 lat? Co? Nie, alkohol to zło. Alkohol to zło. Arkadiusz Szczęsny, 02. Dzięki Arkadiuszu. Czekaj, jak z YouTube usunąć tego Arkadiusza Szczęsnego? Skasuj go z internetu. Z internetu go usunąć? To ja nie wypożyczę tego Yaris tej Mercedesa. Tylko Arkadiusz gra w naszą grę? Drodzy Państwo, Panie i Panowie, można proszę wygrać. Obstawić jakiś mecz. Można wygrać. Test na koronawirusa. A pokaż, masz ten test? Mam, no. O, ale przybitka, wygrana. Dziemianko. Do Tomczuka. No tutaj Tomczuk, żeby się wywrócił, byłby faulowany, zdecydowanie. Piłka lotu rośnie. Zagranie do Dawida. Tomczuk, przybita piłka, wygrywa, tak, głową, jeszcze walczy. Ale on tam jest osamotniony, to jest właśnie problem, że... Ale to dobry dzik jest, no. Dawid? Mały, chudy, ale był. Pewnie. Zagranie do Grabowskiego na wolną pole. Będzie dośrodkowanie? To takie wstrzelenie. Tak. Chciałoby się użyć słowa centrostrzał. Nie ma Sienkiewicza dzisiaj na boisku? Nie ma. Czy jest? Nie wiem, słuchaj takiego... Nie, no jest! Szukaj... I dzisiaj gra z... Opaską kapitana. Opaską kapitana. A to oznacza, że nie ma dzisiaj w składzie naszego standardowego kapitana, czyli Repnika. Pewnie było jakieś wesele było chyba wczoraj, co? Chyba tak, no. Tylko Arkadiusz Szczęsny zagrał w naszą gierkę i obstawił 0-2 na drużynę gości. Ogólnie nie lubię Arka. No jak to można 0-2 obstawić? Arek. Może mu się źle kliknęło na klawiaturze. Zapytaj się swojej pani, jaki ona wynik obstawia. Kulikowski. Dzwoni Choroszczyna w ślizgu. Ale wyjaśniają obrońcy. Znaczy, na ten moment mamy pierwsze 3 minuty gry i tak naprawdę gra jest raczej prowadzona w środku boiska z delikatnym wskazaniem na naszą drużynę. No, tak, na gospodarzy. Pięknie to ujął. Pięknie. Ty jesteś takim krasomówcą, że powinieneś... Tak, dziękuję. ...prowadzić wykłady na temat. Z piłkawką się myliłem. Niby gość, gospodarz. A kiedy miałeś rację? Nigdy. No i teraz spokojnie Turośnianka od tyłu. Rudnik. O, teraz zaskoczony. Ale Kamil tutaj sytuację ratuje. Brawo. Ubezpieczony, że tak się wyrażę, Radek. Radek chyba dzisiaj... Taki troszeczkę... Elektryczny. Elektryczny, tak, Radek. Elektryczny. No nominalnie gra tutaj na tej pozycji Paweł Mielech. No, Paweł, ale z racji kontuzji. No Paweł ma jeszcze tam problemy z łydką. Tam się wydarzyło coś nieprzyjemnego podczas dwóch meczów wstecz. Tak. Uwaga. Bardzo... A. Byłoby bardzo dobrze zagranie, żeby przeszło. Ale bardzo dobra próba. No i zobaczymy, co Chorosz właśnie w napadzie potrafi zrobić. No powiem ci, groźnie było. Pachniało bramką. Pachniało. Ktoś coś pisze. Weź to musimy. Taras jak głową. Najlepiej... To tak. Już pewne zdanie? Myślałem, że... I tam jest znak zapytania na końcu. Czasownik. Taras ja... Nie, bo... Znajdź czasownik. Głową to taras będzie... Jak taras głową. To czasownik nowy, stworzony. Może jak z głową? Nie wiem, ale nie wiem, jak mam odpowiedzieć. No nie wiem, wieczorem... Taras nie... Głowa. Głowa. Arek mówi, że sam siebie nie lubi. To co ma żona powiedzieć? No to jesteś w większości z drużyną. Co masz? Dobra, tutaj Chorosz próba. Nie, Kulikowski przyjmuje piłkę. Bez większego problemu. Spokojnie. Czaczkowski. Trzech czaczmi. Zagranie do Grabowskiego. Czacz my heart. Uwaga. Dużo miejsca. Uderzenie. No wiesz, taka decyzja. Powiedziałbym, że milimetry. Jakbym miał miarkę w oczach. Wysoko ponad bramką. Dawid, Wiktor.
Jedź! Albo plecy, nie? Takie przeszkadzajko. Tak. Plecy, plecy, plecy! On jest ja za ciebie 20 metrów, a już krzyczą, że masz plecy. Jak grałem kiedyś na obroń, to kiedyś do mnie krzyczeli wybij! Gruby krzyczeli! Tak trochę bardziej brzydko. Kulturalnie. No. Kulturalnie, tak. No. Wiktor będzie presował. Wczoraj był dobry mecz. Słyszałeś, co się w Grudku działo? Tak. Bramka z przewrotki. Z 14 metra. No. Strzelcem Overczuk. Overczuk, no to mógłby no, takie bramę walnąć. Znaczy inaczej. Pozdrawiamy w ogóle Grudek. Grudek, jak jesteście z nami, dopiszcie na czacie. Ogólnie jakby ktoś inny strzelił, to tak i tak by Overczuk. Jak tam ich no, jest... Tam Overczuk. 3, 4, 5, 6? Pół Grudka. Pół Grudka. I wszyscy w jednym zawodzie. Każdy gra ma klacz. Tak. Nie, już ja przepraszam, po kręgówce. No właśnie, no nie ujmuj Grudkowi. Nie. Pozdrawiamy Grudek. Drinkers, fani, zawsze pijani. Tak. Słuchaj, jeżeli tam trochę pochwalisz ten Grudek, to może jakąś półeczkę przywiozą. Siema Grudek, Grudek najlepszy jest. Gruszeczka moja ulubiona. Albo biała wiśnia. No i teraz mamy ładne nabicie w defensywie. Spokojnie, Robert. Dzisiaj w bramce Robert Hood, czyli... Robert chyba idzie na naszego podstawowego bramkarza. No właśnie, pewny jest. Się zmieniło, nie? Wcześniej grał Okuła, raczej był wybierany jako taki... Pierwszy bramkarz. Nominalny pierwszy bramkarz. A teraz z uwagi na to, że... Jakaś tam chyba kontuzja, czy jakaś choroba chyba, czy niedyspozycja, ciężko powiedzieć. Myślę, że raczej niedyspozycja. Jakuba, no i teraz Robert. Jeżeli zagra drugi mecz i Kuba stawi się na następny, no to trener będzie miał nie lada orzech do zgryzienia. Ciekawe, na kogo postawił w takim wypadku. No Robert, jeżeli zagra drugi fajny mecz. Myślę, że to wszystko zależy od wyniku dzisiejszego meczu. Jeżeli to ci będzie... powiedziałem, 7-4. Nie, będzie 0 z tyłu. 7-0? Ta Horaszcz fajna taka jest, taka niezamocna. Nie, żartuję oczywiście. Widać, że młode chłopaki wybiegane, no. Ładnie, teraz zgaszona piłka. I piłka po stronie Horaszcz. Ten pressing taki ze strony Trusianki nieskoordynowany. Ale mamy Sienkiewicza. Powiem ci, że dzisiaj wiesz. Nie widoczny Sienkiewicz. Ale wiesz, mamy to jest opaska kapitana. To nie jest tak łatwo. Ale ja myślę, że... Kiedyś zagram z plastrem na kostce, też nie było łatwo. To podobne ja myślę, obciążenie. Sienkiewicz już ma swoje lata, on sobie tej opaski nie robi. Czy Sienkiewicz ma między 30 a 47? Między 30 a 67. O, tak. Niby może pracować, niby emerytura. Długie wybicie bramkarza z Choroszczy. Rudnik pewnie. No ale tutaj takie troszeczkę zagranie. Nie przemyślałem do środka. Wygrana główka. Tak. Przez Dziemianka. Ja myślę, że tutaj kto zdominuje środek pola, ten będzie dyktował warunki gry. Skąd ten tekst wziąłeś? Z kątowni. Nie, spoko zeszycik. Nie mam, nie, zamknięty. Little Bull. Little Bull. Leży z boku. Teraz spokojnie gramy. Jak widzą Państwo, gramy trójką obrońców. Teraz gramy szeroko. Czyli wahadła po lewej Czaczkowski, po prawej Dziemianko. Marek tak biega. Na w ataku Dawid Tomczuk z Wiktorem Grabowskim. No. Często grają albo w ataku, albo na wahadłach. Teraz przesunięcie ich do ataku. Czyli zagrożenie powinno być bardzo duże na ataku. Ja, Czaczkowski teraz sobie poradził z dwoma. Kulikowski do boku. Mija jednego, drugiego. Zagrają do Grabowskiego. Grabowski do Czaczkowskiego. Tak, tutaj jest sklepanie. No i chyba mamy faul. Faul w ataku. Mamy już 30 osób na tym na naszym streamie. Patrzcie, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszymy się, że chcieliście spędzić ten niedzielne popołudnie razem z nami. Nie jeden powiedziałby, że wolałby pójść do kościoła albo wypić jakiś alkohol. Nie, myślę, a wy jesteście z nami. Znaczy, może pić i ten. I być z nami. Tak. To nawet lepiej. Dziemianko, nie, kto to? Dziemianko. Dziemianko. Do środka, jeden, drugi, trzeci. Nie, to nie był Dziemianko. Dawid. Tomczuk. No tutaj szybko wyjaśniają takie sytuacje, ale zobaczą Państwo, no nikt nie kwapi się z drużyny z Choroszczy, żeby w ogóle spresować, żeby w ogóle podejść wyżej, ale w ogóle grają na swojej połowie. Tak, ale obie drużyny grają dosyć bezpiecznie, tak zauważyłem. Ale że to słuchaj, no Choroszczy jest... no gdzieś jest wyżej, powinna atakować, no ale chyba jednak docenili wartość Choroszczy i nie chcą ryzykować. To jest mecz na wyjeździe, jak ja bym był zawodnikiem Choroszczy, to też bym delikatnie zbadał teren, że tak się wyrażę na samym początku. Tu badają no i... 10 minut. I... Brawa! Niewiarygodna brawa! Wiemy o Overczuku, jak mamy Tomczuka! Tomczuka, brawo! Brawo, Dawid! Dawid, niewiarygodne!
No, to nas ustawiam w zupełnie innej pozycji. Nie, ja powiem tak, no ta Abeli. Przewrotka z grudnia. No ja nie wiem, tutaj... wszyscy byli zaskoczeni. Tak, komentatorzy, piłkarze, chyba sam Dawid wszyscy. Był zaskoczony tym, że się brawo wydarzyło. Dawid! Ale on to zrobił, ta bramka weszła. Brawo panowie! Brawo panowie! Bramka w 10 minucie meczu? 10, ale jaka bramka? Uwaga, szybko teraz rozpoczyna narew. Będą emocje, będą emocje. Dobrze, że szybko wpadła bramka, teraz będziemy mogli się cieszyć dobrym meczem. Sienkiewicz, spokojnie. Jak na kapitana przystało, zagrań do prawej! Ewidentnie Turysz poczuła wiatr w żagle. Żaglówka. Żaglówka taka typowa. Takich dwóch sterników bez sternika. Bez wioślarza. No sam sobie tą sternikiem. Sternikiem. Sam sternikiem. Łodzią, łodzią i wiatrem. I wodą. I wodą. Oni... No drodzy państwo, no bramka Stadiony Świata, no. Oczywiście mamy wszystko nagrane. Będą skróty, będą powtórki. Ale bramka rewelacja. Przez chwilę zanim mówiliśmy, bo nie wiedzieliśmy co z tego się utworza, to była piękna bramka. Czyli Arkadiuszu, nie trafisz już swojego wyniku. No właśnie, ty... Padła bramka dlatego, dla Turusianki, to znaczy, że Arek Szczęsny już przejechał wynik, co? Tak. I ogólnie Arek, no, w typowaniu wyników nie jest zbyt dobry. Bukmacherzy lubią to. Uwaga, tak. Narew w polu karnym Turusianki, będzie dośrodkowanie, nie? Czy tylko... będzie pierwsze dośrodkowanie? O tak. No, żeby tu się, wiesz, tu zawsze może się wydarzyć coś nieprzyjemnego. Na przykład bo... Robert złamie nogę i nie dobiegnie do piłki. Nie, to nie było w ogóle zagrożenia. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że po zdobyciu bramki jest zawsze takie rozprężenie drużynowe, nie? Wiesz... 5 minut, ewentualnie 50. Znaczy, że może w zależności być... jak drużyna tam się pozbiera na szybko. Chwila ekscytacji, euforii. Tak. My mam nadzieję, że już opadła i Turusianka będzie prezentowała to, co prezentowała ewentualnie w pierwszych 10 minutach. Ewentualnie pójdzie euforia w pozytywnym kierunku i będziemy jeszcze bardziej atakować, jeszcze bardziej szarżować tą bramkę Narwi, tak. Tak, Narwi? Choroszczy. Sprytnie. Brama Choroszczy. Brama Choroszczy. Tam znałeś? Kojarzył. Nie, bo cię uśpili zanim dojechałeś. Znasz, no? Znam, kojarzył jedną bramę. Turusianka, dośrodkowanie. Bardzo dobra piłka. Ale obrońca na swoim miejscu. Tam, gdzie być powinien. Tak. W takim miejscu ustawił się jak ty w dobrych czasach, kiedyś jeszcze grałeś tam 12 lat temu. Nie będziemy tego wracać, ale wróćmy do wyników meczów. Widziałeś, co się wydarzyło wczoraj? Tykocin stracił punkty. 1-1 z... 1 jest z Supraślanką. Supraślanką. Tak. My z Supraślanką też po 0 punktów. I oni 0, i my 0. Niewiarygodne, co? Tak. A nie będziemy tego wracać. Dlaczego nie? Co stream do tego wracamy? Co stream do tego wracamy? Uwaga, Turoś. Czaczkowski stracił bik. Rzut rożny czy? Nie, piątka. Wybicie z piątki. Piątka czy szóstka? Piątka. Nie no, piątka. Szybko wznawia Choroszcz, krótka piłka. Szeroko. Wzdłuż linii. Krótkie rozegranie do środka. No, no i szybka strata, Purta, spokojnie. Do Banela. Wiesz co, nie obstawiałem, że Mateusz dzisiaj wyjdzie w pierwszym składzie. Dlaczego? Mateusz to jest taki typowy rozbijaka. No, no właśnie rozbijaka, taki walczak. Góralski i Turośnik. Tak. Myślałem, że on to właśnie takie... Każda piłka, która spadnie minut. Gdzieś tam dalej, to powinna być łupem Banela, powinna paść. Tak. I Banel dobrze gra głową. Tak. Liczymy na Rudnik. Stałe fragmenty. Rudnik. Dobra piłka do Tomczuka. No i Tomczuk faulowany, ale mam piłkę. Ale Dziemianko. Przewodę. Dziemianko krótkie zagranie, ale w nogi. I mamy kontrę. No ale znowu Rudnik. Rudnik wybija teraz, bo leży zawodnik tak, Strosznik. Tak. Czy znam trochę Rudnika i nie wiadomo co to było. Czy on chciał to wybić, czy chciał podać? Nie, mógł wybić, bo się przestraszył trochę sytuacji, ale nie, to do Rudnika niepodobne. No, teraz wybił, bo leżał Dawid Tomczuk. Potrzebna pomoc. Skoro sędzia nie zareagował zawodnik. Łukasz Nieśler dzisiaj odpowiedzialny za... Ale fajnie, że ma magiczny spray, patrzcie. Tak. Drodzy państwo, zwróćcie jak to działa. Zwróćcie tak. Uwagę jak to działa, skończ zdanie. Taras głową boli? Nie, czekaj, taras jak głową? Jak głową. Tu nie kończymy zdań. No i proszę, magiczny spray zadziałał, Dawid jest zdatny do gry. No, ale jeszcze jest poza placem. Nie ma problemu, ale za chwileczkę wejdzie, jeszcze sędzia może, sędzia już mu pozwoli.
No ale też trzeba zwrócić uwagę na to, na naszego masażystę, lekarza, no to, to nie jest chłopak z łapanki, no to on skończył wiele kursów, on ogólnie na Harvardzie operacje robił na otwartym organizmie. Tak. Na sobie. Tak. On jest pierwszą osobą, która... Albo nieważne, która skrócił. Z 20 do 6. Dobra, Banel do Kulikowskiego. Kulikowski w strzelenie piłki, bardzo brzydko i... Mamy gol! Bramka 2-0! Tak jest! Czy to ustawia to mecz? Jest skoroczny! Już puszczam dla Państwa powtórkę. Powtóreczkę. Ale się to wtoczyło, co? Jak ja mówiłem, 7-0! To się śmieliście. No. Zaktualizujcie wynik. Faktycznie! Dziękujemy, Karolina. Jest 2-0, mamy 0-0 napisane. Faktycznie! Jak przepraszamy to wszystkie 36 osób i mnie, który też ogląda na telefonie. Karolinko, pozdrawiamy ciebie. Pierwszy oddany strzał drużyny Skoroszczy z 50 metra. No, mamy 17 minutę gry. 2-0. Ale się tak podpaliłem, zapomniałem wyniku zmienić. Nie, to żeby Karoliny nie było, no to byśmy 90 minuta, jest 8-2, a byłoby 0-0. No tak. No tak. Długie wybicie do Tomczuka. Tomczuk, przedłużenie. Wiktor? Do Grabowskiego. No i faulowany, tu powinno... Nie podnoży tej chorągiewki sędzia boczny. Trzeba szybko tutaj przerwać piłkę, akcję. Ale no, teraz to już był faul! No panowie, tu my oglądamy! Wszystko tu widzimy. Wszystko nagrywane jest! Choro szybko wznawia grę. Widać, że trochę zaskoczona tym wynikiem, co? Nie tylko, to, nie tylko wynikiem, ale grą. Grą, no. Przecież oni nie tworzą sytuacji, cały czas my napieramy gdzieś tam. Bardzo mi się podoba dzisiejsza gra. Środek! Rodzianki. I tak, środek jest nasz, środek. Tak? Dobra, Kulikowski do boku, jeden, drugi! To Dziemianko na wolno pole. A wyłóżą na piłkę! I znowu będzie okazja. Będzie próba dośrodkowania czy łamanie do środka? Łamanie do środka, mija czterech zawodników. Rzucanie do Banela, Banel! Banel, ale tak. Uderzenie główką! Ale to... 16. No pozazdrościł Dawidowi, też chciał strzelić z 16 metra. Dobra. Nie idzie kontra, jest okej. Okay. Tu masz w reklamówce 7 Daysa. Ty chciałeś dwa ta? Co chciał? Drugiego. Rudnik przy piłce. Długie zagranie, ale tutaj napastnik nie przewidział, co chciał zagrać Radek. Radek sam nie przewidział, co chciał. Radek chciał dobrze. No i teraz Skoroszcz prawą stroną. Do środka. A Jarek napisał nam wynik, zmieńcie. No widzisz, nawet nie przeczytaliśmy Arkadiusza wypowiedzi, ze względu na to, że myślałem, że Arka już usunęliśmy z czatu. A jednak Arek dalej z nami jest. No i teraz Robert spokojnie, będzie no, próbował trochę uspokoić. Tak, mamy 19 minutę. Wynik 2-0. No idealny dla drużyny tu rośnie, wszystko układa się po naszej myśli. Czyli wszystkie założenia trenera są wykonywane z nawiązką. Tak jest. Teraz podwojenie pozycji. Brakowało Dawida Tomczuka, ale jest już z nami. No tutaj to jest nasz napadzior, który na pewno był nam potrzebny. I tutaj właśnie trener wspomina o tym, jak ma wyglądać taktyka. Tak, czyli nie presujemy wysoko, czyli zaczynamy teraz łapanie od koła. Tak. Czyli niech teraz oni się trochę zmęczą. Ale nie to wytłumacz, bo to nie każdy wie, co znaczy od koła. Ja na przykład nie wiem. No i jak ktoś tam narysował kółko, jakiś tam liniowy, jeżeli piłka gdzieś tam przekracza koło, to pierwsza osoba... Ale które koło? Na środku boiska. Tak, na środku boiska. I pierwszą osobą broniącą jest napastnik i wtedy podchodzi do zawodnika drużyny przeciwnej. Tam zostawia tą piłkę. No, ale teraz mamy faul drużyny. Pamiętaj, zawsze pierwszym obrońcą jest napastnik w takiej sytuacji, tak. Jeżeli trener cofa tą drużynę. Teraz mamy faul w okolicach 20 metra i zobaczymy, jak Choroszcz rozegra. My nie lubimy tych rzutów wolnych. Nie lubimy, no. Nie lubimy się w nich bronić. Nie lubimy, jak drużyna przeciwna strzela. Pozdrawiamy Rutki. Nie lubimy was. Ale pozdrawiamy. Ale pozdrawiamy serdecznie. Miejmy nadzieję, że jak będziemy grać u nas, to już tak nie będziecie strzelać. Żony pozdrów. Nie pozdrowiliście w ostatnim streamie. Pozdrawiam moją żonę. I Thermomix. I Thermomix. Uwaga.
Uderzenie daleko, poza światłem. Podkoloryzujmy bramki. Troszeczkę to uderzenie. Oczywiście. Piękny spadający liść, który minął poprzeczkę o kilka dosłownie centymetrów. Wspaniale to uplastyczniłeś. Dziękuję. Łukaszu. Ile tych centymetrów było? Około 760? Tak mniej więcej. No i teraz Narew bardzo mocno naciska już. Ale wychodzimy w okolice 16 po metra. Linii. Do Dziemianko, Dziemianko faulowany! Faulowany, tak jest, tak też już tutaj sędzia zauważył od razu ewidentny faul. Ale Dziemianko to twardy, młody chłopak, podniósł się szybko. Dzisiejsze nie padło słowo kontrowersyjne. Bo nie było kontrowersyjnego nie było faulu, no, chyba że tam na Dawidzie. Sienkiewicz, będzie długie zagranie. Piękne zagranie naszego kapitana. Przedłużył. W sumie może niekoniecznie, bo tam do Czaczkowskiego by mogło to spaść, no ale nie krzyknęli sobie chłopacy. No i Narew przy piłce. Zagraj na lewą stronę. Czy przyjął to? Ale ma dużo teraz miejsca. Ale Sienkiewicz wraca, proszę państwa. No i Sienkiewicz przy piłce. Do Rudnika. Rudnik do Czaczkowskiego. Czaczkowski mija, kółeczko. Kółeczko. O, strata niebezpieczna. Ale nasi obrońcy sobie radzą. Tak, radzą? Kulikowski wyjaśnia wszystko. Mamy 2 na 2 i teraz myślałem, że będzie wybicie poza plac gry, ale jednak się piłka utrzymała w środku i będziemy mieli wrzut z autu po stronie Turości. Jesteśmy spokojni o nasz baner. A gdzie jest nasz baner? Faktycznie za bramką tutaj Roberta wisi baner ASRN, czyli wypożyczalni samochodów. Nie, to na spokojnie. Zmienimy strony, to już nie bądźcie tacy pewni, że nie zostanie uszkodzony. A nie, w sumie Łukaszuka nie ma, więc nie ma kto strzelać takich bomb, no, żeby Łukaszuk rozerwało siatkę. Łukaszuk niestety jest kontuzjowany na trybunach. Adaś, trzymaj się. Tak, Adaś, wracaj do zdrowia. Mamy nadzieję, że Adam jak najszybciej pewnie, że tak. W pełnej sprawności. On szybciej kontuzję wyleczy niż ja zawsze do treningu wrócę. No, bo ja nie wrócę. Nie, no wrócę kiedyś, obiecuję. Komu? Jak schudnę 10 kilo. O, mam nadzieję, że to się zarejestrowało. Przepraszam, do tunelu wjeżdżam. Szumy. Ktoś krzyknął głośno. Czy było magiczne ała? Auć. Auć. Było auć? Czyli może być nawet żółta. Nie, w sumie jest czysty mecz. Sędzia chyba upomni tylko zawodnika. No, też nie uważam, że przy pierwszym takim faulu tak, powinien... Tak, tak. To jest delikatne upomnienie. Czaczkowski upomniany, to jest ten z tych przystojniejszych Czaczkowskich, tak? Tak, ale Czaczkowski nie jest takim, wiesz, stricte gościem, który kopie kogoś po nogach, jeżeli tam był faul, to na jak pewno... Jak wiem, kiedyś mnie kopnął, specjalny. Ale przepraszam 3 razy. Nie, nie jest, on nie zrobił tego celowo, tak, jak najbardziej. Absolutnie. Jesteśmy spokojni, nasz baner. No i Narew tutaj będzie próbowała zagrać krótko. No ale my presujemy, no, jesteśmy na wysokości koła, więc możemy jak najbardziej. No i szybkie przyjęcie, Sienkiewicz. Sienkiewicz do Wiktora Grabowskiego. No i wychodzimy, tak, mamy przewagę tutaj po lewej stronie. O, ale banel, niedokładne zagranie. No ale bardzo dobra próba, no. I teraz zagranie na lewą stronę. Ale Rudnik, tu Rudnik nie da się przejść. Jestem pewny. To jest Ostoja, proszę bardzo. Co to powiedziałeś, a Rudnik dał się przejść. Ale tylko proszę, na chwilę. Szybko wyjaśnia sytuację. No taka trochę kopanina. Tak, no ale Czaczkowski wybija. Wojska. Czaczkowski widać dużo pracuje, zauważ. Dziemianko. Dużo też pracuje Dziemianko i to jest... I przyjęcie Czaczkowskiego. Chwała mu. No dużo walki, no i faulowany Czaczkowski. Teraz faulowany, to jest. No i przydało się tego spokoju trochę. Może 2-0, jakieś... słuchaj. Radek blisko, to może mu jakieś wskazówki przekażesz. Nie, no spokojnie, Radek to jest... Niech on się skupi, ma numer 30 jak Messi. Nie. Mają oboje lewą nogę. Jeden ma lepszą, drugi gorszą. Radek ma 2 lewe. Tak. Nie, o, no, lepiej niż Messi. Ładnie się teraz przesuwa przy linii, Radosław. Rudnik po linii. Przejęć, brawo! Trzeba zaznaczyć swoją obecność. Panowie, za co żółta? Nie, pierwszy jest... faul chłopaka. Chciał dobrze. Na klatce dzień dobry mówi wszystkim. Absolutnie. No, ja to się, kurczę. Ja nie zgadzam się z tą żółtą zakupy kartką. W COVID-zie robił dla starszych ludzi. No szybko, co? No, tak od razu żółtą karać. To ale to państwo. Nie było atak na nogi. To nie, ja wiem, że z tyłu, no. Ale na piłkę. Zęby już. Zacisnął, powalczył, no. Aż, okej, niech będzie.
pierwsza żółta Rudnika. No i 5 dyszek wygrałem w zakładzie. Ale to w 26 minucie, wiesz, to może się potem zemścić. Nie, no Rudnik nie jest taką osobą, która gdzieś tam fauluje specjalnie. To była granie, walka, wejście, czy to był na żółtą kartkę? Nie, absolutnie, ja też się z tym nie zgadzam. Myślę, że sędzia troszeczkę zagotował, że tak. A może chciał po ale prostu uspokoić. Teraz jest wybicie bramkarza tak. Z Narwi. Wyjdzie to... Mianko, tak? O, kolejne wybicie. Piłka tak zwana. No tutaj moim zdaniem bramkarz powinien to po prostu nie, złapać, ale mamy piłkę ciągle w placu gry. Krzyczcie chłopaki sobie! To idzie Mianko na refrencie. Dośrodkowanie. Krystian, padaj! I Czaczkowski wybije. Za... po kościach, a ty próbujesz się utrzymać. Po co? Trzeba wybić tą piłkę i wyjaśnić troszeczkę, bo tutaj zarczęła Narew troszeczkę atakować nas. Właśnie to jest taka przebijanka, której my nie lubimy i... Tak. Nie wiemy co mówić. Ziemianko, o! No Ziemianko, i strata. Sienkiewicz. I Sienkiewicz mam nadzieję, że uspokoi. Tak jest, on to zrobi. Bardzo grałem do Grabowskiego. Wiktor. Grabowski, Wiktor? Ruletka. Przejściem. Wiktor, czy się utrzyma? Duży chłopak, ciężko go ale jest, duża też intensywność gry, nie wiem czy zauważyłeś. Tak. Zupełnie. Dużo się dzieje, w tak. W krótkim czasie. Mamy strzał i bramka dla zespołu z Narwi. 2-1. No, ta bramka wpadła. Powtóreczka, no Robert był zaskoczony chyba, co? W ogóle, że odda tak mi się takie wydaje. Uderzenie. Przebijanka. No ale to groźnie było już od kilku minut. Ta Narew zaczęła atakować i wszystko działo się w okolicy 20-30 metra naszej drużyny. No po rękach Roberta. Znaczy mógł się lepiej Robert zachować przy tej sytuacji. Mógł, tak, jak najbardziej. Mamy 2-1, 27 minuta. Sienkiewicz, zagrań do lewej. Może być te 7-4, coś tam wymyśliłeś. Słuchaj, to... Bramko, strzelny mecz. Słuchaj, no ten wynik jest dogadany. 7-4. Kto się z kim dogadał? Ja z tobą. Tylko jeszcze chłopacy z boiska o tym nie wiedzą. Ja myślę, że teraz Turusianka powinna zamknąć całą tą sytuację i strzelić trzecią bramkę jeszcze przed przerwą i sytuacja trochę by się opanowała. Się... Zdecydowanie. No mam 27 minutę i 2-1, więc intensywność jest bardzo wysoka. Teraz Rudnik wysłany przez trenera troszeczkę wyżej, to znaczy, że będziemy bardziej ofensywnie tak, się tak, Rudnik ustawiać. Bardzo dobrze głową gra. Czyli Radek jak głową. Wracając do twojego komentarza. Radek jak głową gra. Chociażby... Nie, bez gra. Ja wiem, że bez gra. Tutaj wskazówki trenera Andrew do tyłu, czyli każda piłka, która gdzieś tam spadnie za pole karne, Andrzej będzie próbował skończyć. Tak. Uderzeniem z okolicy. Nie szukałem blisko. Takich młodzieńczych słów, jak to kiedyś masuj, uderz, nie wiem. Masuj? No, ja słyszałem takie stwierdzenie kiedyś. Uwaga. Masuj. Rudnik. Niedokładnie. No i mają, ale Dawid nie pozwoli, tak. Ziemianko, przebitka. I Kulikowski przy Kulikowski. Tak, podrażnieni teraz. Widać, że podrażnieni zawodnicy Sturoszni tą bramką straconą w głupi sposób. No bramka, która no nie powinna wpaść. I teraz spokojnie, głową Kulikowski. Bardzo dobre zagranie, Robert też przyszedł, Roberta. Wyszedł, skrócił, wiedzieli co mają zagrać. Zagrali po prostu to. No nie, dokładnie teraz Rudnik. No takie troszeczkę zagranie na konia, na aferę. Czaczkowski no i to tutaj... ratuje, i, ale tylko wyprowadzając piłkę z placu gry. Co płaczesz, Kuba? Narew. Zabierzesz pod piłkę, co płaczesz? No tutaj trener z Choroszczy pokrzyczał, żeby nie płakać, tylko grać. Tak. Zostawmy płacz dla migrantów na granicy. Tak. A oni płaczą? Na nie pewno, wiem. Bo zimno jest. Każdy płacze. Nie, chłopaki nie płaczą. To by się nie... A dzieci? I kobiety? Płaczą. Właśnie. Rudnik? No tutaj... No, kolejna piłka taka... Niedokładnie zagrana. Trudna dla... Nie, niedokładnie zagrana. Ziemianko no musiał tak. Teraz o nią powalczyć. Rudnik? Ale jednak głową gra lepiej niż nogami? Tak. No bo głowę ma... I wybicie. Głowę ma prostą, ma tylko jedną. Nogi ma krzywą. Głowę ma tylko jedną, ma dwie co nogi robisz, i nie wie, którą zagrać zawsze. Co robisz głową? Jem ją. Jem ją. Radek też wybija piłkę. Narew z autu. Po linii. No i Rudnik, widziałeś, naprostował. Szybka wizyta u Kowala. Podbił. Nie no, Radek potrafi piłką zagrać, po prostu teraz kilka tych przybitek mu nie wyszło. Akurat dzisiaj nie potrafił. Nie no, po prostu kilka przybitek mu nie wyszło, tam 2 czy 17, to tam już nie wnikaj, tak?
zaraz się ustabilizuje i będzie ja też okay. Chciałbym zauważyć, że Radek dzisiaj z przymusu troszeczkę gra. Brakuje naszego kapitana, który gra na środku pomocy. A na półśrodku dzisiaj Repnika. Purta, tak? Repnika, tak, Repnik pewnie. Ale Purta bardzo dobrze sobie radzi. Uwaga, teraz na ref. 16 metr, przebitka. I spokojnie. Taka przerzuta. Przerzutka. Taka, wiesz, może ktoś tam będzie, nie? Tak zwana. Kiedyś była taka gra, wgrać w Warszawę? W co? Warszawę. Warszawę? Tak. A co, na czym polega tego? Ja w Króla Murków grałem tylko. No nie, tu u nas na Podlasiu nazywało się to grać w Warszawę, czy tam, no nie wiem. Na Podlasiu grać w Warszawę? Tak, czyli bez sensu. Tak, no tak się nazywało, strzelać, nie, za poprzeczkę, że jeden bramkarz się dwie, trzy osoby grasz i strzelasz i za poprzeczkę tam 25 punktów, jak gol, jak za odsłupka, to ileś nie, tam. Ja tylko spływać po warszawsku to znam. Czyli że, jak? Znaczy nie potrafisz. Utrzymujesz się na tym, na tafli wody. A ty umiesz pływać? No pewnie. A ty umiesz? Tak. Na ryby chodzisz, to może powinieneś i czasami muszę tego karpia wyciągnąć, o. Co? Dobra, wróć do tego, co zrobi Radek. Piękne zagranie. O, Radek. Pasówka. Dziemianko. Dziemianko. No ale kurczę, powiem ci, że walczą ci zawodnicy z Choroszczy. Dziemianko fajnie się utrzymuje przy piłce, ale ma problem z tym podaniem takim... Ostatnim, tak. Sienkiewicz, ofalowany! No, teraz. Drodzy Państwo, on ma 38 lat! Go nie można skrzywdzić! Go nie można tak ciągać! To żółta ewidencja! Jest brawo, kartka. Pani sędzio! Tak żółta jest. Kartka! Czyli mamy po jeden w żółtych. Po jeden. Tylko, że u nas była, drodzy Państwo, kontrowersyjna. Ale to taki taktyczny fał, co? To tak. nie miał szans. Ale taki nieprzyjemny, bo gdzieś tam na szyję ta ręka poszła, no i... Padł na kolana, jak w czasie pielgrzymki, no. Poczekaj, bo coś nam skacze obraz. Ja poproszę naszego operatora, żeby wypiął i wpiął kamerę. Co dobrze. Drodzy Państwo, tu poczekaj, może po rzucie wolnym, co? No. Ale nie, no jak będzie tak skakał? No to skoczy, przeskoczy, bramka, gol, tak? Kowal, wyciągnij i wepnij. A jak kamerkę. Będzie gol? To szybko, zrób to. Wypnij, wepnij, wrzuć, przypnij. O! No. Akurat! Nie, dośrodkowanie, Czaczkowski. Ale ja nic wiedziałem, z tego nie Kulikowski, będzie. Uderzenie z 30 metra. 30 metrów nad bramką. I piłka w kukurydzy. Nie, jedna koszulka się oparła. Mamy już 50... Ja się więcej chwalić nie będę. Mamy już 52 osoby razem z nami. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy jesteście teraz na YouTubie. Kliknijcie w dzwoneczek, ale nie w Łukasza dzwoneczek. Dlaczego nie? Bo w twój klika tylko żona. Czyja? Subskrypcje. Nie wiem. Czyja? Powiedz czyja. Nie, bo się obrazisz. Nie, żartuję, to głupie żarty. Kasiu, pozdrawiamy cię. O, to już jak pozdrawiamy Kasię, to musimy pozdrowić też Olka. Antosia i Olusia. Tak. Pozdrowienia, chłopaki. Pamiętajcie, Bóg Honor Walka. Motor Zagłębie Chełmianka. Nie znałem tego. Mój kolega kiedyś przychodzi, Bóg Honor Walka, Motor Zagłębie Chełmianka. No, 33 minutę meczu. Myślę, że to nie było dużo przerw, co? W tej pierwszej połowie. Minutkę to maks dolicz. Kuba pyta, gdzie może dodać komentarz. Gdzie ja mogę dodać komentarz? Ty możesz... Kubusiu! Na YouTube wejdź. Na YouTube. Wchodzisz na YouTube i piszesz. I piszesz. Tam z boku będzie jest taki tak, czasik. Klawiatura od A do Z i tam sobie tworzysz komentarz głupi, fajny, zabawny, śmieszny. No i tyle, no. Ojej, ale poczekajcie, bo groźnie. Będzie zagranie, tak. Sytuację. Rudnik jest, nie da się przejść. O, no, chyba, próba uderzenia. Chyba się zapalił, tak, co? Ciao Lobika. Ej, chyba się zapalił taki teraz na pasji z numerem 9. Powiem ci ten. Jak ten i co od nas tak fajnie strzela? Który ten? I masz. I masz. No prawie w naszą prawie kamerę. Zniszczyła operatora. Nie oddalibyśmy. Była troszeczkę obok i na ref wrzucę z autu. Do tyłu. Będzie rozegranie. Szybki pressing tu rośnie. Piłka wychodzi poza plac gry, ale przybiję dalej na ref. No i spokojnie teraz tutaj wygrał pojedynek Purta. Jak to mówią, najgorszy wynik to jest 2-0. Zawsze mnie to skakanie mnie to irytuje, wiesz? Jakie skakanie? Kowal. O co ci chodzi? Jakie skakanie? Gdzie to skakanie? Po co to skakanie? O to skakanie. Jakie skakanie? Gdzie to skakanie? Kowal, skąd to skakanie? A weź zmieńmy jeszcze raz tą przejścióweczkę, co?
Tylko za chwileczkę, za chwileczkę. Jak gdzieś piłka wyjdzie poza plac gry, to wtedy. Rudnik, długie wybicie. Czaczkowski to weźmie na siebie. Ja sieciówkę kupić, one się strasznie szybko niszczą. Jak kupujesz najtańsze w Oszą? Nie ma droższych, nie ma tańszych, wszystko jest z Chin. Są, wszystko jest droższe. Wszystko jest z Chin. No i tutaj faulowany Czaczkowski. Jeszcze nie. Mamy dobra, teraz. Dobra, teraz przepraszam Państwa na chwilę, musimy przepiąć przejściówkę, żeby nam obraz nie skakał. No, pokażemy Twoją twarz. Opowiadam. O kurczę, witamy serdecznie, cześć, ja Łukasz, niebrzydki kameralnie. Nie mam wizji. Ogłoszenie w kąciku, w kramiku. To weź, wróć na tamtą starą. No. Nie ma różnicy? W ogóle wizji nie ma? No, nie ma wizji, no. Okej. Dawaj, wracaj, bo Kulikowski będzie dośrodkowanie robił. No, jeszcze chwilę się będziemy zastanawiał. 45 metr. Tak jest. Okej, wracamy. Kulikowski zagranie, krótkie do Sienkiewicza. I Sienkiewicz wstrzeli piłkę. Do Banela, Badel uderzenie i... Nie ma bramki, ale było blisko. Bardzo, słuchaj, wiesz, to trzeba... Żeby to szło w światło bramki, by się mogła trzeba, być bramka. Bramkarz był zaskoczony. Z tym kablem pracować tak, żeby on, wiesz, tam się nie napinał, nie? No tak, ja go tu związałem. A, związałeś. To dlatego przeszkadza. Źle związałeś. Źle związałeś. Na kokardkę czy na subeł? Tak mówią, subeł. Subeł? Nie, to są żart. Ale ty, Grabowski był blisko przyjęcia. No Chorosz teraz w grze defensywnej rozgrywa piłkę. Ale z tym rozegraniem radzą sobie całkiem dobrze. Radzą sobie pod tym pressingiem, tak, ale czy teraz tą piłkę stracili? No dobrze się... grają piłkę, chyba trochę z naszych streamów oglądali, naszych meczów. Pewnie. Z twoim komentarzem nie wiem, czy tak. To się dało oglądać. Raczej wy, tak, nie. Tak. No myślisz, że ktoś w ogóle tego słucha? Nie. To wszyscy na wyciszenie oglądają. No pewnie. Teraz kto by nie o tym słuchał? Tak. Poczekaj, bo tu bardzo niebezpiecznie. Co to jest? Faul! Nie, to jest faul! To jest I to jest chyba żółta kartka. No tak, no jeżeli tak faul, to żółta, ale czy ten faul w sumie powiedział ała? Auć. Auć. Nie no, ała to czerwona. Ciężko powiedzieć, mamy jak możliwość powtórzenia tego, zobaczyć, czy tam było gdzieś tam dotknięcie? Możemy spróbować. Ile masz sekund powtórkę? Nie, już leżał. A. Jakbyś mi wcześniej przypomniał... Inaczej, to już... zaufamy sędziemu, że sędzia widział lepiej i gdzieś tam przy wybiciu był kontakt i zakwalifikował to na faul. A że obrońców było mało, napastników było dużo, więc żółta kartka się należała. Dobra. Narew Chorosz rozpoczyna. Będzie chyba wstrzelenie piłki, ale jeszcze chwilę, bo tutaj zawodnik nie podnosi się. Poprosił o pomoc. Nasz wspaniały Łukasz Nieścior pobiegł tutaj udzielić mu pomocy. Waży, że ma ten jeszcze magiczny spray. Tak, będzie psiknięcie i zaraz ból minie. Kto faulował? Purta. Nie, wiem, że dostał Purta. Środkowy stoper. Ja wiem, ale nie 20 faulował teraz? Wydawało mi się, że kurwa ten, co już miał żółtą kartkę. Nie, środkowy stoper. Tak. Nie, Rudnik gra na prawej stronie. 7 minut jeszcze do końca pierwszej połowy. Jak się czujesz w ogóle z tym wynikiem 2-1? Podoba ci się, nie podoba? Super było 2-0, 2-1. Tak nieźle, mamy 3 punkty, na razie wygrywamy, tak? No, zagrożenia jakiegoś dużego nie ma ze strony oby gości. Dowieść. Tak, oby dowieść, a ja bym powiedział, że trzeba jeszcze podwyższyć. Sędzio, druga żółta kartka jest, kurwa, no to jak? No, to jest, no. Ale jak? Przecież... Ale ty... Numer 16 został kartkę. Tak. Przecież możesz to sprawdzić. Później możecie zobaczyć. Nie mogę. A to przecież tam mamy na kamerze też, przecież oglądamy ten. Nie, środkowy. A no to jak oglądacie, to zawsze możesz... Nie, to może nie, to nie 30. Ludzie, no ludzie, obudzić się, no. To oni słabo grają, to musimy słabo sędziować. To jest 32 fał jest. No tutaj trener Narwi jakby wskazuje ja rozumiem, na to, że emocje są, że była druga żółta kartka dla Radosława Rudnika, nie, który gra na prawej stronie obrony. A to środkowy faulował. A kartkę dostał Kulikowski w środku. A może to włączyć otworzyć tak? No możesz sobie tam odsunąć, nie? Tak? No pewnie. Zobacz, kto faulował. Czy będzie kontrowersja, tak? Tak. Kolejna kontrowersja. No, u nas nie, bez kontrowersji nie przejdzie. Sprawdź, zobacz, co się wydarzyło. Po to jest YouTube. No i teraz z Narwi Chorosz wchodzi z powrotem na boisko. Dziesiąteczka. Gotowy do gry. No, kto faulował? Tu jest Radek. Tu jest Radek, tak. To patrzymy na Radka, tak?
Tak. Patrzymy na Radka. Radek tutaj sobie do tego biegnie. No wiesz co, ja nie wiem, czy to był faul w ogóle. Ja nie wiem, czy to był w ogóle faul. No drodzy Państwo, żeby być obiektywnym, to faulu nie było. Nie było. No nie, broń Boże. Nie, w ogóle żółta kartka w tym momencie to jest jakaś taka pomyłka. Sienkiewicz. Nabity. Ale teraz zawodnisko rozszerza, ale piłka się utrzyma w boisku. Kulikowski. O, tutaj widzimy, że troszeczkę na krzyki się zaczęła gra i może się to rozwinąć w tym kierunku, że w drugiej połowie nie wiadomo, czy sobie poradzi z presją, jaka się dzieje na boisku. Będziemy mieli rzut wolny z bocznej strefy w obronie Turośnianka. Nie było faulu tam. Tam nie było faulu. Nie wiesz, taki też gwizdnięty, nie wiadomo co. No ale teraz Chorosz. Uwaga, mamy gwizdek. Dośrodkowanie. O, tutaj, żeby trafił piłkę. I wybicie. Teraz Turosianka bardzo głęboko się cofnęła, ale szybko do góry podejdziemy. Tak, Grabowski presuje. I niedokładne zagranie. Piłka poza boczną strefą boiska. Co ty myślisz o tym faulu? Nie no, mów na streamie, no mów szczerze, no. No faul był. Wiesz, no. To co się dzieje faul na boisku, no, wedle jest... mojej opinii faul był. Że był faul. Był na faul. Kartkę. Na kartkę. Tak. Tam był faul na kartkę. Tam był faul na kartkę. Ale zauważyłeś, że ten zawodnik jakby po kontakcie z no a no Radkiem... przed kontaktem raczej ciężko się wywrócić. Nie, po ale kontakcie. Po kontakcie zrobił 2 metry i dopiero się wywrócił. Nie utrzymał, chciał może jako wiesz typowy snajper gdzieś tam utrzymać się. I to pójść. Był faul na żółtą kartkę. Wedle mojej opinii tak. Ale ze względów takich taktycznych. Ze względów takich, że no ty bo to chcesz, nie, to nie był, ty wiesz, chcesz brutalny. Powiedzieć, że faul nie był na żółtą, więc ja po złości mówię, że był na żółtą. Nie, ale nie był na żółtą kartkę. Tam był faul, ale nie na kartkę. No i teraz mamy Turośniankę w akcji ofensywnej. Spokojnie Turośnianka teraz w obronie. Purta z Kulikowskim, Purta. Ale patrz, presują, to we czterech. Trzeba będzie odpalić tak jest. Tą piłkę. Banel przegrywa pojedynek, ale Czaczkowski... Aż dziwne, że główkę przegrał, tak. Co? Grabowski. No, to się nie zdarza. Odskoczyła piłka. No, tutaj w środku zawodnicy z Narwi zaczynają troszeczkę... Dominować. To dominacja, no, to ciężko nie, powiedzieć. Tak. Troszeczkę przyjęli inicjatywę. Ale uwaga, szybka strata Czaczkowski. Do Czaczkowskiego. Czaczkowski do Czaczkowskiego? Nie. Do Dawida, Tomczuka. Tomczuk do Dziemianki. No i Dziemianko wejdzie w... No nie, przez dribbling stracił piłkę, ale... No dobra próba, no. Dwa z autu na wysokości pola karnego. Narwi. Mój ulubiony duet zaraz po Iwanie i Delfinie. Komentatorski. Nie wiem, gorzej byś nie mogł chyba, co? To ja delfin? Właśnie, kto jest delfin? Ty Iwan, ja delfin, no. A wygląda jestem delfinka? Tutaj Radka z kolejna strata, ale zaraz wróci, odzyska. Tak, wymusił stratę. No tutaj jest Czaszkowski, twarda gra. Dziemianko. Dziemianko przegrywa tak, teraz. Można tracić. To Tomczuk stracił, ale Tomczuk wróci Tomczuk, do obrony. Ale tak, wraca do obrony. Oj, Purta pewnie. I się Purta... Mocny. Ale kopnięty teraz Sienkiewicz z tyłu w kostkę i tutaj nie ma kartki. Dlaczego miałaby być? Zobacz, mamy prawie 60. Radziu, 2 minutki jeszcze. Radziu, dotrzymasz. Spokojnie. No tak. Mamy 40 długie zagranie na prawą stronę. Do Dziemianki. Dziemianko przygrywa. Ale Grabowski. Takie sobie podanie głową sam do siebie. No nie było opanowanie piłki w stylu... A szybko tracimy tam z przodu, zauważymy, z przodu nie możemy teraz się utrzymać. No i teraz... Sędzia pokazał faul, o tak. Tak, na Wiktorze. Znaczy... No gdzieś tam jakieś delikatne skrobnięcie pewnie było. Po Achillesach. Tak. Jak to się mówi? Skrobnięcie po czym? Jak tam mówisz? Skrobnie? Po pięcie. Po pięcie. Skrobnięcie po pięcie. Kapięcie. Może skapięty? O,
O, budzą się również kibice turoczni. No na razie mamy korzystny wynik, więc kibice ostatnio się mówili, o, że szybciej można bramki strzelać, no to 30 minuta, 2-1. A po co czekać do 90 i nerwów? Ja też wolę od razu, jak jest wynik klarowny. Znaczy teraz klarownego wyniku w sumie jeszcze nie ma. Nie, nie, ale widać, że to są zespoły, które są podobnie usposobione, co? Tak, usposobione na atak. I dlatego tu, wiesz, śmiejemy się, ale tutaj naprawdę może być wynik typu, nie wiem, 3-2, 4-3, coś w tym stylu. No bo jedna i druga drużyna chce wystrzelać jak najwięcej bramek. No i sędzia kończy pierwszą połowę spotkania. Wiemy. Ale to my wiemy, ale panowie nie wiedzą i to za chwilę, kurwa, raz spalony, a gość już nie powinien grać. Ale jest pan na wizji. Przepraszam bardzo. Możecie ewentualnie. Tutaj nie możemy. Tutaj nie możemy. To dobra. Ale mogą sobie państwo na YouTubie zobaczyć. Ale to możecie powiedzieć, prawda? Prawda. No to, dziękujemy za pierwszą połowę spotkania i widzimy się za chwileczkę.
Szanowni Państwo, będziemy teraz rozpoczynać drugą połowę spotkania. Już nastąpiła zmiana stron, nasz operator się tylko troszeczkę ustawi. I włączymy stoperek. Czekamy na sędziego głównego, który rozpocznie właśnie w tym momencie drugą połowę spotkania. Na ref przy piłce. Wyłuskana teraz piłka przez Czaskowskiego. Czaskowski z obrotem. Kusaczuk. Do tyłu. Sienkiewicz. Sienkiewicz nabija teraz przeciwnika. Nie opowiada tych kontrowersji. Jest co opowiadać? Ja powiem tak. Sędziowie na tym poziomie rozgrywek popełniali gorsze błędy. Tak, po pierwsze, jeżeli mówimy, że faul był, załóżmy, że był, tak? No okej, był faul. Był faul. Pierwsze pytanie, czy był na żółtą? Myślę, że nie, ale to jest moje zdanie. Tak, ale jeżeli był na żółtą, to co sędziowie zrobili źle? No, przyznali kartkę nieprawidłowemu zawodnikowi. Tak. I to trzeba stwierdzić z całą odpowiedzialnością tego, że jesteśmy po stronie Turośnianki sercem. To tutaj był błąd sędziego i drugą żółtą kartkę powinien w tym wypadku dostać Radosław Rudnik i powinien z numerem 30. Boisko. Tak. Gdzieś tam była to dość dynamiczna sytuacja, sędzia był zasłonięty, nie zauważył dokładnie, byli blisko siebie, po prostu mógł źle zinterpretować, znaczy nie interpretacja, po prostu źle ocenił zawodnika, nie się odwrócił na sekundę wzrok. Wiesz, nie tego może, ukarał, może ta kartka była za dyskusję dla innego zawodnika, tak? Też tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ciężko nie było na stanowisku. Trzeba byłoby sędziów później spytać, tak? Tak, myślę, że tej, no wywiadu z sędziami to no raczej bo nie przeprowadzimy, ale... Mówimy, jeżeli był faul i faul na żółtą, to powinien być drugą żółtą kartką ukarany nasz zawodnik Radosław Rudnik. Powiem Państwu, pierwszy raz chyba się zdarza nam takie coś, że po naszej stronie po naszej fart stronie jest... mamy fart, nie? Znaczy fart, no ja nie wiem... Jak... No mogliśmy w dziesiątkę grać, tak? Słuchaj, ja wolałbym, żeby było sędziowane uczciwie, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś potem powie na końcu, że ten wynik nie pokazywał tego, co się działo na boisku. Ale Radka już dzisiaj na boisku nie ma. I sorry, już nie ma szansy dostać drugiej, trzeciej żółtej kartki w tym meczu. Radku. Nie, Radziu, my już wszystko wiemy, wiesz? Już wszystko wiemy, jak chcesz, to możemy ci pokazać. Radziu, opowiadaj, kurde. Dzień dobry. Powiedziałeś, to się nagrywa? Tak, tak, to się nagrywa. Powiedz, czy to ty faulowałeś? Faulowałeś? Była żółta tam? Czy to nie, był faul na żółtą? Nie, to nie było, nie, absolutnie. To jest piłka wybita, on później się potknął o korki i tak to wyglądało. Przy aktorze. Ale ogólnie faul, nie na żółtą, ale twój był, tak? Przy aktorze, to nie faul, ostre zagranie, że ostre, męskie zagranie, tam faul od razu. Nie było moim zdaniem męskie faulu. Jak błękitnej ostrydze. Aczkolwiek trener powiedział, że już sędzia będzie na nim polował, więc lepiej było zejść niepokonanym ze sceny. Czyli nie zszedł z powodu tam swoich 17 niedokładnych zagrań, które akurat liczymy w notesiku, zapisujemy? Faktycznie... Wszystkie proste wybicia to z głowy. Raz czy dwa zdarzyło mi się niedokładnie zagrać. Nawet to jakby cześć, Radek. Się Arek się ten... Nie, bo on drogo samochody wypożycza, zostaw go. Dobra, Radku, no... Jeszcze nie. A, pozdrawiamy Tomasza Mróz, który będzie robił mi Mroza! W Polsce się nazwiska odmieniają. Nie wszystkie. Wszystkie. Polskie nazwiska się odmieniają, wszystkie. Znam takiego Marcina Gudel. Nie wszystkie. Gudel. Które się nie odmieniają? Rudnik się nie Gudel. Rudnika. Jak się nie odmienia? Rudnika. Rudnika? Nie, odmienia się. Pewnie się to odmienia. Rybaczek, to rybaczko? Chyba, że się z zagranicy. To Taras, Tarasowicza? Tarasa. Tarasowa. Toż ty Ukraińcem jesteś, tak? Tarasiewiczem. Ty jesteś trochę Ukrainiec, trochę Włoch, tak? Wiesz, no jakoś trzeba... Korzenie mam wszędzie. Jakoś trzeba mieszać. Tata podróżował dużo. W każdym porcie. Żeglarzem, sternikiem i łódką. No ale teraz wracamy na to, no, może na plat gry. Tutaj to jak komentuj, Radek opuścił, szkoda, że tego, Paweł Mielecha nie było. Paweł Mielech zdecydowanie by wszedł, no. I spokojnie w ręce Roberta. Spokoju, no. Pawlo. Tak, panie Pawle. Wracaj szybko do zdrowia, żebyś tutaj mógł wspomóc drużynę KST. Jechać z nim. No, pewnie, że. Nie, te dzwoneczki.
A ja to wyłączyłem. Daj. Bo ci zbiję dziącą. Czekaj, coś do nas Arek pisze chyba. Nie, Asrend. Rybaczek odmienia się na łowca. Łowca alkoholu chyba. Arku, ogólnie zawsze łowca cię lubiłem. Imprez. Jesteś moim ulubionym kolegą z drużyny. I powiem dla Państwa, że ogólnie samochody z Asrend, no to są najlepszej jakości, warto tam wypożyczać. Wypożyczenie dniowe, dwudniowe, tygodniowe, a nawet wypożyczenie długoterminowe. Jest to opłacalne, wszystko idzie się dogadać, wszystko dla ludzi. Mercedesy sprawne, fajne, mają też jakieś tam Toyotki. Sam się nawet zastanawiam, żeby Mercedesika wypożyczyć na dzień, przyjechać do Turośni, że niby prezes przyjechał. Dobra, wracam na boisko. Purta, długie wybicie na prawą stronę. Dziemianko, nie, to Dziemianko? Tak, Dziemianko, popychana, ale przyjął piłkę. Szybka strata. Narew przy piłce. I spokojnie do tyłu. Naciskani. Banel teraz naciska. Koronka przegrana przez Narew na prawą stronę. I teraz długa laga, którą Robert spokojnie złapie w ręce. Czaczkowski. Czaczkowski teraz przegrał ten pojedynek, ale finalnie Narew dostaje rzut z autu. Można powiedzieć, że w prezencie. Wracamy do gry. I teraz mamy odgwizdane zagranie głośno, ręką. Głośno, solidne krzyknięcie na rękę, więc taka też podpowiedź. No większość, jeżeli wiadomo, gdzieś tam ktoś krzyknie, to zazwyczaj są to podpowiedzi tak wśród piłkarzy. Chyba dobre, kierunkowe, co? Zauważ, że teraz środkowy obrońca z Narwi przeszedł do ataku, więc będzie grała piłka na głowę. A ja myślę, że na kolano. I patrz teraz. Patrz teraz. Zobaczymy, kto lepiej się zna na futbolu. Odbita. Od kolana, od łokcia. Od łokcia. Czyli zagranie kolanem. Banel do Czaczkowskiego. O, tutaj. Ale sędzia puszcza tą grę. Zapiekło. Puścił ją przez chwilę tylko po to, żeby zobaczyć, jak się rozwinie sytuacja. A wrócono i żółta kartka. Żółta kartka teraz dla zawodnika z Narwi. To nie druga? Pomoc potrzebna. Dobrze, mamy Łukasza Nieściora. No właśnie, Łukasz wybiega teraz na boisko, tak. I biegnie swoją czerwoną torbą, tak. Będzie pomagał. Mi się wydaje, że on tam jakiś kebab ma schowany. Jest możliwość. Znając Nieściora? Dwa gryzy weźmie? Tak. A jeżeli o gryzach mówimy, to też trzeba Praudest pozdrowić, tak, i Marcina, tak. Idyca. Tak jest. Tak. Pamiętajcie, baranina na podwójnym cieście. Nie, grube. Co? No podwójna bułka, nigdy nie jadłeś? Nikt tego nigdy nie zamówił, baranina na podwójnym cieście. Tak. Podwójna baranina na cieście. Nie, no to tylko kapitanie bomba. Nie, tutaj Marcin zamawia zawsze podwójna Marcin bułka falafel. I mało mięsa, bo na diecie. Da pani więcej ty, Kowaś, nie śmiej tam na górze. Ty podróżnik, ty. Nie, zawsze dużo surówki prosi, żeby wiesz... Łukasz jeszcze SMS-y odbiera, zobacz teraz. Nie dość, że pomaga, to jeszcze SMS-y odbiera. Słuchaj, płacisz nam 0 zł, takich komentatorów masz. Chociaż raz 5 zł dostać, ale żona by się ucieszyła. Kupiłbym jej coś. Thermomixa. Tak. Razy 100 pomnów. Czekaj, 10 czy ten 100? No, szybka matematyka. Razy 50. Dobra, przestań, bo ten. No 5700. 500. Razy... 5700. Thermomix raz 5700? No, kurwa, co ty myślisz? Nigdy nie zapomnę. Znaczy ja dla znajomych mówiłem, że 6200. Po kontu... Nie ma czegoś takiego. No żółta to... Pani sędzia. A nie, masz żółta, to się wchodzi od razu? Nie wiem. Jakieś 30 sekund, nie wiem, nie znam tego. Poprawcie obraz, bo skacze jak kapsle od browarów Łukasza.
Chcieliby się poprawić, ale chyba nie możemy. A nie, bo znowu podskakuje, patrz, no, faktycznie. Podskakuje, no. Kowal, weź napraw. Weź, wepnij. Włóż i wyciągnij i włóż, tak jak kiedyś tam 7 lat temu tak zrobiłeś. No pewnie bramka zaraz padnie. Nie, no, skacze dalej. Walczą wszyscy. Zobacz, jeszcze gorzej. Nie no, super jest, rewelacja, dośrodkowanie. Centrostrzał. No super, nic nie skacze, no jest nie, rewelacja. Skacze wszystko, ale... Nic nie skacze, jest... No, jest gorzej niż było. Nie możesz tego naprawić, Bartek? Bo tu mamy Błażej taras. Nie mogę, bo druga przejściówka niestety nie działa. Musimy zakupić kolejną, nową. Ale to tego nie da się oglądać. No, zaraz ludzie się zdenerwują i podadzą nas do sądu. Musisz gadać. Ja nie chcę z powódca cywilnego gdzieś tam iść kukać. Że chujowo, przepraszam. Źle sędziowali. O, nie będzie. Ten sędzi... Komentowałem. O, dziesiątka zwija się z bólu. Piłka za boczym. No i teraz mamy kontrowersję. No, sędziowanie na krzyki. Lubię to najbardziej. Tak. To jest to, co... Mam powtórkę? Nawet co tam się wydarzyło? Co, nie coś mam faulu? Powtórki. Aha. Specjalnie. Nagrywam. Powtóreczka. A, super, rewelacja. Wszystko jest teraz już klarowne. No, nikt nic nie wie. Nikt nic nie wie, nikt nic nie widział. Nic nie widział. Żółta Czaczkowski. A co tam się wydarzyło? Kowal! A nie da się tego tak, żeby to... A to jest tak, tak na nie jest napięte, tak? Aha. A teraz jest okej. Nie widziałem, co się wydarzyło, nie, no. Przerywa strasznie. Patrz. Włączymy streama. Znaczy, wyłączę ten. Chwileczkę. Ale co odskakanie to... Trenerze! Za dużo mówi! Ty cały czas mówisz! Cały czas gadasz! I to takie głupoty pierdolisz, że głowa boli! Ciężka sytuacja na meczu. Pokrzyczeli, tutaj nasz trener wykazał się profesjonalizmem, a nie tak jak tutaj ktoś inny tam troszeczkę pokrzyczał. Kowal, a wyłącz nagrywanie. Dobra. Okej, powinniśmy wrócić do Państwa z transmisją. Nic tutaj przez ten kilka minut Państwo nie straciliście, bo tutaj no, brutalna gra z jednej i z drugiej strony. Dużo fauli, żółte kartki. No, na razie więcej fauli niż grania. Dawaj. Już musi być. Już jest. Okej, powinniśmy chyba już wrócić na stałe. Miejmy nadzieję, że nie będzie wielkiego skakania. Taras obiecał, że jeżeli zbierze 3 zł, to kupi nową przejściówkę, bo ogólnie chciał przeoszczędzić. 3,60. 3,60, przepraszam. Waszą. Ale dojechać. Ja mam pod... Nie wiem, że Waszą mnie kupiłem. Dojechać 7 dych. Na Boltem. Na jakiego nie zasługujemy. Ale jest. Paweł Mielech, nasz krasomówca. Nasz bohater, na jakiego nie zasługujemy. Ogólnie dewiza Pawła Mielecha to jest jechać z kasztanami. Tak zawsze krzyczał, gdzie tam w Dobrzyniewie? Z jakimś tam zespołem krzyczał. Kasztan, tak, kasztany. Stróż, Bartek, stróż, zaba! Trzeba zwrócić uwagę, że mamy 62 minutę, a wynik jest dalej korzystny dla Turośni 2-1. Tak, to najważniejsze. Teraz jakaś taka. Nie ma w ogóle jakichś akcji groźnych i tym podobnym. Bardziej no. Jest to teraz kopanina. Gdzieś tam no. Trochę fauli, krzyczenie, wymuszenie jakichś tam żółtych kartek, fauli. Więc moim zdaniem zawodnicy powinni skupić się na graniu, a nie na jakimś tam... Komentowaniu tego, co... Tak, co się dzieje na boisku. Tak, co sędzia zarządzi. Grzesiek tutaj pewnie zablokował. Tak. Widać, że Grzesiek grał w wyższych ligach, no. Ma pewność w grze. Gdzie Grzechu grał? Rudnia Zabudów.
Na przykład okręgówka grał wcześniej. No to wyższa liga o jeden. O jeden, tak. Ale tam powiem ci, że miał jakieś tam nawet testy w bodajże trzecioligowej drużynie chyba Olimpii Zambrów. No, no to nie byle kogo tam nie biorą na testy. No nie oszukujmy się. Jak nie byle kogo, to biorą do Prosianki. Tak. No i kolejny faul. Ale obrońca szybko uciekł, żeby żółtej nie dostać. Nie wiem, tak troszeczkę tak... Opadł ten mecz, co? Opadł. Ja już mogę krzyczeć, że kartka, no ale po co, jak nie było kartki, moim zdaniem? Nie było, nie. Dobrze nas trener zaznacza, że dajmy zagrać piłkarzom, niech oni się zajmą graniem. Tak, a nie sędziowaniem. Tak, sędziowie są od sędziowania, piłkarze od grania i tyle, no. Wiadomo, że emocje się udzielają, każdy wie lepiej. Tak. Ciąganina, nie? Tak, tak jak nasz trener teraz zaznaczył. Mógłby teraz krzyczeć żółta, 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 ale po co wymuszać jakieś tam błędne decyzje na sędziu, na sędziach. I po prostu, no, rzut faul, nie ma kartki, gramy dalej, no. Dalej, no. Niech zawodnicy zajmą się graniem, a nie kopaniem się po nogach. Od komentowania są komentatorzy. Dobre. Dobre. Nie wiem, czy nie najlepsze dzisiaj. Arek, odblokowuję cię. Złota łopata. Wygrzebałeś. No, to się pobudzili też kibice Trójśnianki. Purta, długie zagranie na lewą stronę. Do Czaczkowskiego? Nie, Manel. Manel. Ty pozdrawiałeś swoją młodzież. Młodzież, tak, młodzież przybyła. Jest tutaj. Co się stało? Nie podłączony miałeś laptop. Czy nie? Narew przy piłce, krótkie rozegranie. Nie, piłka w boisku. Kulikowski wygra? Tak, zdecydowanie. Kulikowski jest za szybki dla nich, nie da się go przejść. Szkoda, że dzisiaj nie ma Arka Melechowicza. Pokrzyczałby trochę. Pokrzyczałby. Z ławki rezerwowych. Od co on zawsze krzyczy? Sieć! 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 Sieć na nim! Stresujemy. Kulikowski wyjaśnia. Ale piłka wyszła. Czyli dobra podpowiedź w sumie, że może wcześniej to można byłoby tą piłkę złapać. A Wiktor był dosyć daleko od tego, więc już. Lato rośl przyszła? No, przyszła. Będziesz komentować? Teraz kilka przebitek. Tomczuk przy piłce. Purta do prawej strony, do Ciemianko. Sienkiewicz przyjmuje. Sienkiewicz walczy. Jak na kapitana przystało. Siadło nam tempo meczu, to trzeba zaznaczyć. Tak, tak. Teraz jest więcej walki, więcej jakichś tam przepychaniny, ale tworzenia akcji, no w ogóle tego nie ma na chwilę obecną. No taka kopanina w siatku. No kopanina i Grzegorz nabija zawodnika z Choroszczy, tak, i mamy wyrzut z autu. No nie oszukujmy się, drużyna z Choroszczy musi podkręcić tempo, no bo to oni jednak przegrywają. Oni przegrywają, tak. To nie jest żaden remis, to nie jest tam, może wiesz, oczekiwali chociaż minimum pewnie remisu, podejrzewam, ale jednak przyjechali, podejrzewam, że po 3 punkty. No to ciężki teren w Turosi, wiesz. No jeszcze żadna drużyna w Turosi nie wygrała. Nie wyszła. Nie wyszła piłka do ten. O, dziwna decyzja sędziego. Tu piłka ewidentnie nie wyszła, no ale okej, sędzia gwizdnął. Tutaj już chyba wyszło. No tam delikatnie. Czaczkowski, daleki wyrzut po linii. No i Choroszcz w ataku pozycyjnym rozgrywa sobie w obronie. Tak, naciskani teraz. O dziwo przez Banel tak jakby w środkowy napastnik zauważył. No zauważyłem, że on się strasznie mocno. On może grać wszędzie. Purta do Dziemianki, Dziemianko do Purty. Trochę gra w trójkącie, no, ale teraz nie mamy wyszło. Problem w środku, właśnie przez to, że nie ma Banela. Ale Czaczkowski cofnął, ale dobre ale dobra, zagranie. Dobra piłka teraz. Ale Robert na swoim miejscu. Tak jest. I spalony. Dodatkowo spalony. Poczekaj.
Drodzy Państwo, można tam klikać w dzwoneczek z subskrypcją. Z tego powinniśmy zarobić około złoty 70 zł, to będzie połowa kosztów na to, żeby obraz nie skakał. Teraz może zajść do Oszołu i kupić za 3,60 zł. Banel do środka. Podbić do góry banel jeszcze raz. Nie jestem w stanie tego zrobić. No nie, coś tam przykręcić. No, próbowaliśmy. Druga przejściówka w ogóle jakby nie odbiera dużo. Tani Cross będzie wchodził tak w naszej drużyny. Chyba wygląda na to, że Dawid Pańkowski pojawi się zaraz na murawie. Środku. Nareszcie ostoja naszej drużyny. To jest czyli człowiek, potrzebny który wygrał w pokera. Zgadza się. Chłopak, który potrafi do przodu i do tyłu zagrać. Jak trzeba, to i stanie na bramce. Pokaż zmianę. Nie da się tego fikania, skakania? Nie da się, nie? Kowal, nie da się tego skakania, coś tam jeszcze ogarnąć, do tą kabelek wtyknąć lepiej? Kowal? Sprawdź, zobacz, raz, co raz, to raz. Skacze. Ale w ogóle nie mamy dźwięku, wiesz? Dźwięku nie ma. To jest kurwa ciekawe. Przepraszam Państwa za problemy, kłopoty techniczne. To jest tylko i wyłącznie jego wina, nikogo więcej. Dzięki. Spoko. Niech ludzie wiedzą, no dlaczego? Mają się czepiać, że jakiegoś prądu, czy pogoda, czy coś. To jest twoja wina, no. Kupiłeś tanią przejściówkę. Kulikowski wyjaśnia, bo nie groźne zagranie. Jeden z naszych zawodników leży w polu karnym, ale to banel szybko się podniesie. I teraz Wiktor Grabowski, wychodzimy z kontrą, z Tomczukiem. Dwóch na dwóch. Zagranie, ale radzą sobie obrońcy. Trafiło szybkich na szybkich. Tak, tak. Tak, bo tam wysocy obrońcy poszli do ataku, a tutaj zostali szybcy pomocnicy, niscy. Bo... W piłce nożnej wzrost nie gra takiej roli jak w siatkówce choćby, czy w koszykówce. Kurde, złote myśli Tarasa. Zapisz to w zeszycie. Zapisałem. Dziękuję. 75. minuta, no nieubłaganie zbliżamy się do końca meczu. Wynik korzystny dla Turośni. Dośrodkowanie. I mamy... Nie mamy. Taka mamy kopaninę. I bez rzutu rożnego chyba. Tak, już tutaj Dawid chyba gdzieś tam dostał w kostkę, gdzieś tam przy takiej przybicy, ale to był miecz obusieczny, faul obustronny. Faul obustronny. Nie, no bo pytałeś mnie kiedyś, ile kosztuje chleb, to ci odpowiadam, no. Nie ma mowy o karnym. Chorosz, teraz na padzie. Sienkiewicz. Jest tam, gdzie być powinien. Do Dziemianko. Dziemianko. Szykuje się Dziemianko chyba cały mecz dzisiaj. Mamy 75. Młodzieżowiec w końcu, tak, nie? Tak, jak najbardziej. No ale Wiktor również. Grabowski, mam dwóch młodzieżowców. O, teraz faulowany tutaj w napadzie. To musiało zaboleć. Tak jak mówiliśmy, dużo faulist. Ja nie wiem, o co chodzi. Ja mam na telefonie, oglądam mecz Turośni, jakaś Borussia Dortmund się włącza. Ja rozumiem, że podpowiedzi te algorytmy YouTube, ale bez przesady. Bez przesady, nie? Powiedziałem o Dawidzie i włączył się Marco Reus. Tani Cross, a to Dawida. To nie w ogóle to. O. Witam, zrobiłem czat. Super Kuba, gratulacje, że naprawiłeś czat. Powiedz, czy Turośnianka podwyższy wynik meczu, czy jednak Narew strzeli gola? Uwaga, teraz mamy... Kulikowski, uderzenie i mamy bramkę! Nie! Jest bramka! 3-1, powtóreczka leci! Niewiarygodne! Ale uderzenie, to chyba pierwsza bramka! Brawo Grzesiek! To jest pierwsza bramka, którą zdobyliśmy po rzucie wolnym! Kulikowski, co za uderzenie! A Banel tylko dokończył dzieła i dobił do pustej bramki. Turośnianka 3, Chorosz 1. Ja już zmieniam. Już zmieniamy. Państwo. Kuba, to wszystko dzięki twojemu komentarzowi. I korzystny wynik ucieka drużynie z Choroszczy. Będzie niezmiernie ciężko. Cokolwiek tu uzyskać na trudnym terenie w Turośni. Kurde, 3-1? Nie to spodziewałem się tego wyniku. Ale co pomyśl, to jest, kurczę, nasza, nie wiem, twierdza. Tu jeszcze nikt nie wygrał u nas. Odpaliłeś papierosa drugą stroną? Znowu ożywili się kibice.
Dobra, idziemy. Dziemianko, przybicie piłki, ale jednak tam... Powiem ci, że jednak ta trosianka puka do no wyższej puka, strefy. No puka, no puka, no. Puka. Nie w taki, to czy w inny skok. No pytanie, czy wypyka. Drodzy państwo, z numerem 8. Z numerem 8. Co ma na pytanie napisane? Właśnie nie wiem. A, tak, córeczka, no. Córka, tak. Prezes jak wchodzi na boisko, to wiadomo. Tak, będzie walka. On nogi nie odstawia. Czaczkowski. Ale chciał więc nogami puścić piłkę. Kulikowski, kontra 96. Nie, to tutaj, drodzy państwo. Jeżeli z Grześkiem się ścigamy, no to mamy pojedynek przegrany. Dodatkowo zaraz wejdzie Średziński. Czyli Średziński, pan mamy, prezes. Tak, pan prezes, mamy gwarancję walki, nie odstawiania nogi. Żółta kartka tutaj to będzie nieunikniona. To jakaś Maja. Brawo, Dawid Tomczuk. Piękna bramka na 1-0. Dużo walki, dużo zdrowia chłopak zostawił. Tak jest. Dziękujemy Dawidowi za kawał. Brawo, Dawid. Brawo, Dawid. O, jest z nami Dawid. Jak to strzelić bramkę bez problemu? Weź sobie powiedz do mikrofona. Bez problemu. Bez problemu, wpadła no. Ono na treningach takich 10-10 nie strzeli, na meczu na 2 strzeli 4. Z pół akcji. Kuba, jak przyjadą na mecz do Turośni, będzie 10-0. Ale teraz mamy pozycji. Już się prezes przy piłce. Prezes dośrodkowanie, znaczy bardziej próba. Kusaczuk, strzał z ol. Niczym Adam Łukaszuk. W żołędzie. Przeniósł powyżej tej łapaczy. Dobra, zaczynamy 80. minutę meczu. 3-1 dla Turośni. Nie, tu w ogóle nie było. Nie było cię. Dobra. Spokojnie rozgrywając za dzwonić z Choroszy. Bardzo dobre zagranie na prawą stronę, ale Grzesiek szybszy. Grzesiek sobie szybszy. Któryś pojedynek z rzędu Grzegorz wygrywa. Zagranie po linii. Banel. Banel, ciągle piłka w grze. Średziński. Średziński do środka, do Kusaczuka. Kusaczuk wprowadza piłkę. Do Dziemianko. Dziemianko do Kusaczuka, ale no niedokładne podanie. Niedokładnie. Zagranie tak zwane trochę na konia. Na koń czy na konia? Na konia. Czy na koń? Jak na siadaj, konia? Siadaj na koń. Po takich jak... Koń czy koniuszy? Słyszałeś to? Konieczko. To jest taki zawsze, wiesz, taki żart, że... Kuba Srezes wszedł. No i jest Kuba. Srezes, no. No Srezes, no. Srezes, dawaj, jedziesz. Długie zagranie, Kulikowski. Spokojnie. I się Kulikowski, bardzo dobry mecz, bardzo podoba się jego gra. No i powiedziałeś, stracił. Nie, nie bez straty, to zagranie do prawej. Sienkiewicz. Sienkiewicz udźwignął tą opaskę kapitana. Odpowiedzialność no, związana z nim. Ale zasłużył chłopak na to. Kurczę, no ze 3 mecze z rzędu rewelacyjne. Z bramkami. Dające 3 punkty Turośni. I to na własne urodziny. Tak. Strzelił bramkę w 92 chyba minucie meczu. Tak, no, ostatnia akcja, no. Uderzenie gdzieś tam z rzutu wolnego. Piłka odbija się od muru i... Dał te 3 punkty. Dał 3 punkty. No i później dobitka w prawy górny róg. Wcześniej też prawy górny róg z kim on tam wbił? Ale nie, z Dobrzyniewem. Dobrzyniewem, ale to była piękna bramka. Tak. Naprawdę. To nie na siłę. Dobra, tutaj ładnie, kurwa, próbowała drużyna z Choroszy coś tam stworzyć, ale Robert łapie piłkę. Robert dziś pewna postać w naszej drużynie. Tak, tak. Poza tą bramką. Poza tą bramką Królów. Ciężko powiedzieć, trzeba byłoby spytać Roberta, gdzieś tam w przerwie z nim rozmawiałem, no to no sam Robert powiedział, że gdzieś tam no ześlizgnęła mu się z tych dłoni i mogło wyglądać to zupełnie inaczej. Chorosz w ataku. Chorosz tak. Nie ma co już kalkulować, musi odrabiać straty. Jeżeli chce uzyskać tutaj korzystny rezultat. No dobra, dzięki. No i przejęcie niedokładne podanie. Sienkiewicz do Banela. Banel do Kusaczuka. Kusaczuk. Kusaczuk kółeczko takie zrobił. Banel strata, ale szybko odzyskał. Średziński. Średziński powalczy chyba jeszcze o tą piłkę. Nisko na nogach. Dobrze. O i niedokładne zagranie, znowu Turośni przy piłce. Mamy już 80. Kulikowski do Kusaczuka, Kusaczuk do Pańkowskiego. Pańkowski wchodzi w dribbling. Bardzo dobre zagranie, ale... Dobra piłka. Obrońca z numerem 2 z Choroszy bardzo by się zachował i wybił tą piłkę. Tak.
No tutaj ewidentnie ożywieni kibice z Turośni sobie coś tam pokrzykują. Chyba zadowoleni są z wyniku. No, pff, kto by nie był. 3-1. No, jak, no ja nie, no miało być 7. Zapukaliśmy mocno tych bram, co? Znaczy, no kurczę, no już przed sezonem pukaliśmy, powiedzieliśmy, że będziemy pukać i teraz pukamy, no. Tak puk, puk, puk. A jeżeli o pukaniu mowa, Arkadiusz, Arek Szczęsny, pozdrawiamy. On dobry pukacz. Czy tam coś tam puka w auta, w sensie patrzy, czy tam niebite i tym podobne. Wiadomo, o co chodzi. Znowu obraz skacze. Kowal napraw, skacze! Musimy tutaj naszego operatora krzyczeć na niego. I on wtedy końcówkę od kabla ślini i działa przez 5 minut. A potem znowu skacze. No, 84 minuty gry. Myślę, że jesteśmy zadowoleni z wyniku. Czy z wyniku będziemy zadowoleni, jeżeli sędzia tak odgwiżdże? Tak. Ten ostatni, końcowy. No, tak, jest lepiej, jest okej. Okay. Dobra, mam teraz okazję. Wiktor do Średzińskiego, ale przycięcie. Obraz skacze jak inflacja. No tak, no. W zależności, jeżeli jesteś zapis, to nie jest to śmieszne. No, zależy, no. No i pewnie Robert! Bardzo ładnie, położył się teraz. Czeka. Zdobywa te sekundy. Robert kradnie cenne sekundy. No to jest logiczne, że kradnie sekundy. Gdzieś tam mamy 3 punkty. Dobry rezultat. Mamy 2 bramki zapasu. Dalekie wybicie Roberta. Banel. Przedłużenie. Jeszcze lepsze, wyższe. Pańkowski. Co ten Pańkowski zrobi? A, faulowany. Ale faulowany. Ale ten tani cross ma ten balans. Tak, ma ten rytm. On w piłce tańczy. To jest jak baletnica. On opanował tą piłkę przy tym, ale stwierdził, że nie ma sensu dalszego prowadzenia do przodu. To trzeba... Żeby jeszcze schudł. On by był dobrym zawodnikiem. I żeby jeszcze 10 lat młodszy był. 5 by wystarczyło. Tak? On kiedyś pukał do pierwszej drużyny Pasi Klosin. Pukał. W sumie tam była tylko jedna drużyna, ale pukał. No i teraz mamy rzut wolny. Kulikowski, czy powtórzy? Pamiętajmy, że w sumie z niedalekiej, w sumie z podobnej odległości padła bramka, no gdzieś tam uderzenie Kulikowskiego w słupek i dobitka Banela. Zobaczymy, czy Kulikowski to powtórzy. Uderzenie. I poprzeczka i bramka! Jest gol! I znowu Banel! Znowu Banel! Spalony! Spalony jednak. Ale identycznie! Grzesiek centymetr niżej! Ale Grzesiek te poprzeczki obstukuje nam. No, pokażemy powtóreczkę. Pokażemy? Pewnie. Brawo Grzegorz, bardzo dobre uderzenie, ale ma ułożoną stopę. Przesuń, daj głowę! Poprzeczka, dobitka, ale czy był spalony? No nie wiem. Kurczę, aż ja zobaczył. Dobra. Weź, wepnij. Dobra, ja dla Państwa powiem, czy był spalony, bo sobie patrzę powtórkę, żeby być obiektywnemu. To się liczy uderzenie, tak? Uderzenie i czy on będzie za linią. Jeszcze chwila, ja patrzę, ja powiem szczerze. Był. Był spalony. Tak, ze 30 cm. Troszeczkę złamał tą linię. Patrz, jak tam skacze obraz, no. Nie. Naślin kabel! Nie, no jak śliniłeś, to nie. Jest dobrze. Czy lepiej nie będzie? No, czyli dobra decyzja sędziów, tutaj był spalony, nieduży. 87. Mam 87 minutę. Wynik 3-1. No teraz będzie groźnie pod polem karnym Trośnianki. Ale Purta wybija. Uderzenie i... Spokojnie, piłka ponad bramką. Daleko ponad bramką. Wypożyczalnia samochodów. Spalony jest wtedy, jak sędzia pokazuje. Sędzia pokazał i spalony był. O, tutaj nasz wiatrak wejdzie. Nasz strażak. Zmiana będzie. Jaką seledynową tą podkoszulek ma. Wygląda bardzo dobrze. Arek Łukaszus zaraz wejdzie. Będzie zmiana. Ciekawe za kogo. Może gdzieś tam bardziej w przodach, żeby popracował. To jest nasz biegacz, on tutaj będzie biegał w lewo i w prawo.
A przy odrobinie szczęścia może coś strzeli. Mamy teraz okazję. Prezes zablokowany. Prezes dośrodkowanie. I Kusaczuk nad bramką. No tutaj drużyna z Choroszczy postawiła wszystko na jedną kartę i zapomnieli już o obronie. Osiemdziesiąta ósma minuta. 3-1 dla Turośni. Więcej czarnego niż tego, co oglądamy. Tak, no tak jak ktoś wspomniał, no wskacze jak inflacja. Dasz radę wypiąć, wpiąć, żeby może coś się polepszyło, bo raz jest lepiej, raz gorzej. No. Kowal, wypnij, wepnij. Jeszcze raz wyjmiemy i włożymy kabelek, może to coś nam pomoże. Czaczkowski przy piłce. Do Średzińskiego. Niewiele i Średziński na spalony. Niewiele mogło. A raczej nic. A podgląd masz? Jak to działa? Możemy zrobić tak. A więc zobacz, jak to będzie działać. Przełóż. No, studio, no, czekaj. Zaraz przełączymy dla Państwa kamerę na naszą studijną. Studijną, nie wiem, jak to się nazywa. Ciężko powiedzieć, no. No to co? To, a, tu nic nie widać z tej kamery. Czyś to wiesz, machać. Nie ma sensu. Weź. Nie, ta kamera niestety nie ma sensu. Zaraz przełączymy na tamtą. Jak to się zapina? Twoją twarz pokażę. Tak? Dzień dobry. O, teraz jest czarno. Zaraz do Państwa wracałem, spokojnie, ostatnie 3-4 minuty, będzie dobrze. Teraz jest dobrze. Tak. Chyba powróciliśmy. No, tak wiesz, powróciliśmy. No. Sam siebie. 90 minuta się rozpoczęła, 91 w sumie nawet, tak? Tak. No co doliczył sędzia, no nie zauważyliśmy, bo troszeczkę tutaj pośmialiśmy się do kamerki, ale chyba za 4 minuty. W wolnej chwili, jak sędzia tutaj podbiegnie do nas liniowy, to zapytamy się, ile zostało doliczone. Chorosz przy piłce. O, i faulowany nasz zawodnik. Co, spokojnie, czy myślisz, spokojnie, że dopłyniemy do brzegu? Chyba tak, bez sternika nawet. Bez sternika. Czy ze sternikiem? Ja, bez sternika. W porządku mecz, fajny. Pierwsza połowa w szczególności. No. Druga też te stworzyła, ale Chorosz nie stworzyła w drugiej połowie żadnej w sumie jakiejś tam okazji nic bramkowej. Takiego, co mogłoby nas zaskoczyć. A my dwie, trzy i coś tam mogliśmy. A Łukaszu przy piłce. No, zobaczymy, co zrobi. Jest bardzo szybki, dynamiczny. Do boku. Próba uderzenia. Został zablokowany, ale Łukaszuk walczy. Wróci. Grabowski, przejęcie. Ja tylko na chwilę. Kulikowski. Kulikowski w dribbling. Ale złe zagranie, ale Kulikowski wróci. Grabowski wyjaśnia, długa piłka. Przynajmniej już to jest przejściówka. Purta, teraz to już jest typowy wybicia piłka, ale są bardzo dobre wybicia. Do Sierdzińskiego. Zamykać będzie Łukaszu. Ciekawe, czy prezesowi uda się dośrodkować. Myślę, że chyba... Będzie chyba... Będzie walczył. Kradł sekundy. Kradł sekundy, tak jest. No, mamy chyba faul. Nie, wyrzut z autu, tak? Gdzieś tam było... Nie było ała, a nie aut, więc faulu nie ma, no. Nie zaliczono. Panie sędzio, jak tam... Ile... Panie sędzio, ile doliczone było? I my tak samo. My tak samo. 4-5, nie? Tutaj sędzia też boczy nie zauważył, ile jest doliczone, więc czekamy w zniecierpliwieniu. Wyrzut z autu. Dziemianko. Do Kusaczuka. Dziemianko będzie dośrodkowanie? Czy uda mu się? Tak, jest dośrodkowanie do Łukaszuka, ale przeciągnięte. Łukaszuk powalczy. Dobrze. Łukaszuk zablokował, nie pozwolił rywalom wyjść ze swojego pola karnego. A więc będziemy i wybicie z 5 metra. I mamy szybko, już 93 minutę. Szybko Chorosz gra. To sekundy im zostały, no. A to są dwie bramki do remisu.
Sienkiewicz. Czy Chorocz jeszcze spróbuje zaraz zaatakować? Myślę, że tak. Ale wiesz co, no atakowali 45 minut drugiej połowy i z tych ataków w sumie nic nie wynikło, więc nagle teraz stworzą konstruktywną akcję, która przyniesie im bramkę? Szczerze wątpię. Grabowski. Nawet jeśli to mamy dwie bramki przewagi. Zgadza się. Do Banela. Banel przywrotką zagrał. Przywrotką to zrobił. Co za finezja! Proszę państwa. To jest niewiarygodne. To jest turośniański Hoverczuk. O, i teraz będzie... Będzie rzut rożny na drużynie z Choroszczy. Chyba ostatni. Właśnie nie wiemy, no ile doliczone zostało. No, boczny w sumie sędzia też nie za bardzo to zauważył, nie widział. Trzeba było pytać głównego, ale główny jest chyba na nas obrażony i nam by nie pokazał tego. Ważne, aby nie stracić bramki, no bo będą ostatnie sekundy i będzie nerwowo. Dośrodkowanie. Złe dośrodkowanie. Kusaczuk wybija przed pole karne. Nie ma opanowania. Piłka wraca, będzie jeszcze jedna próba dośrodkowania. Strzał niecelny i sędzia kończy mecz. Kończy spotkanie. Zasłużenie! Drużyna Turośni wygrywa 3-1. Dziękujemy drużynie z Choroszczy za fajne widowisko. Fajnie było to? Tak, fajny mimo mecz. Mimo tego, no. Że ta druga połowa taka, wiesz... Oceniłbym, taka, że wygrał lepszy. Szarpanina to... No, chyba lepiej Turośnianka wyglądała, mimo tego, że te pierwsza połowa, no to zdecydowanie, a druga to już tak, no stworzyliśmy więcej sytuacji. Zrobiliśmy też tą bramkę, tak, no na 3-1. Mieliśmy jeszcze też strzał Kulikowskiego, który również mógł się zakończyć bramką, ale tam był spalony. No nie przypominam sobie, żeby drużyna z Choroszczy w drugiej połowie stworzyła jakąś dogodną sytuację na strzelenie bramki. Też mi się tak wydaje, że... Po prostu tego nie miała. To nie był dzień drużyny z Choroszczy, no, ale był za to dzień Turośnianki. A może to był to jej mecz, bo po prostu Turośnianka pokazała, na co je stać. Ale mieliśmy również kontrowersję w tym meczu. Mieliśmy. Czy myślisz, że ta kontrowersja mogła wpłynąć na przebieg meczu? Myślę, że mogłaby bardzo mocno wpłynąć, bo jeżeli Radosław Rudnik dostałby drugą żółtą kartkę... Przy wyniku 2-1 gralibyśmy w osłabieniu. W konsekwencji czerwoną i... Czyli ciężko byłoby podwyższyć, moglibyśmy stracić. Tak. Ale to tak jak mówię, no, przewrotny jest futbol. Teraz proszę zobaczyć, jak drużyna z Turośni cieszy się w kółeczku. Ten chudy byk to Ejdys też do kółka dołączył. W pełni zasłużone zwycięstwo. 3-1. Pukamy, co? Pukamy, tak. Pukamy do przodu. No, tym bardziej, że właśnie... Jeżeli ktoś śledzi tutaj nasze poczynania, no to wie, że chcielibyśmy być w tej czołówce jak najwyżej, w szczególności na pierwszym miejscu. Tak jest. Dziękujemy bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przepraszamy za problemy techniczne. Ale to jest związane z tym, że Bartosz... Za 3,60 kupił 3,60, tak. Bartek zaoszczędził 3,60 przejściówkę i tyle. Kupimy teraz droższą za 5,70 w Neonet. Będzie dobra. Dziękujemy wszystkim za oglądanie. Klikajcie tam ten dzwoneczek, like, post, subskrypcja. Nawet nie wiemy w sumie, jak to się nazywa. I tyle. No i widzimy się. Może nawet się uda nam za tydzień, tak? Myślę, że gdzie tak. Gramy za tydzień? Nie wiem. Czyli jest szansa, że się widzimy. Jest szansa. Dobra, proszę bardzo. Kto wygrał mecz? Turośń! Kto? Turośń! Kto? Turośń! Nie, Turośń Kościelna. Dziękujemy serdecznie i widzimy się. Mam nadzieję właśnie, że już za tydzień. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Łukasz Rybaczek. I Dawid Borczyk.